lekarstw. Bartuś lubi jeździć do babci, bo babcia dokarmia go słodyczami. Po 2 dniach jest zwykle grubszy o 4 kg. Dużo zostało tych pierniczków? Zapytał Bartuś, leżąc nieruchomo przed telewizorem. Babcia zajrzała do miseczki. Ani, na lekarstwo, powiedziała. Bartuś spojrzał na nią ze zdziwieniem. Z pierniczków robi się lekarstwo? Babcia roześmiała się. Ani, na lekarstwo, zaczęła wyjaśniać. To znaczy bardzo, bardzo mało, prawie nic. Czyli coś jeszcze zostało? Oblizał się Bartuś. Okruszki. Mruknęła babcia i natychmiast je zjadła. Biały kruk. Dziadek Bartusia ma 2 życiowe pasje. Jedną z nich jest jego żona, a drugą czytanie książek. Nie przepada natomiast on za zwierzętami. Jakież było więc zdziwienie Bartusia, gdy dowiedział się, że dziadek trzyma w domu białego kruka. Pokażesz mi. Bartuś podskakiwał z niecierpliwości. Dziadek, dumny jak paw, ruszył do swojego gabinetu, a po chwili wrócił z rozpadającą się książką w ręku. Co to jest? Bartuś nie umiał ukryć zawodu. Prawdziwy rarytas! Mlasnął dziadek z zachwytem. Rzadkość na rynku! Wydano ją ponad 100 lat temu! Bartuś spojrzał na książkę krytycznym wzrokiem. Ale co ona ma wspólnego z białym krukiem? Jak to co? Irytował się dziadek. Znaleźć białego kruka byłoby równie trudno jak tę książkę. Rozumiesz? Bartuś wzruszył ramionami. Ech ci dorośli. Więc jak na skrzydłach. Tata Bartusia postanowił wziąć udział w maratonie. Co było tym bardziej zaskakujące, że nigdy wcześniej nie trenował. Teraz jednak codziennie po przyjściu z pracy zakładał dres i biegał tam i z powrotem po osiedlowych alejkach. Biegał, to za dużo powiedziane. Pierwszych 5 minut truchtał, a potem już tylko powłóczył nogami, nie zapominając jednak o sportowej minie. A może powinieneś przełożyć start na przyszły rok? Zaproponowała nieśmiało mama. Tata jednak nie chciał o tym słyszeć. Pora to dopiero za miesiąc? Wysapał ciężko. Do tego czasu będę biegał jak na skrzydłach. Bartuś spojrzał pytająco na mamę. Jak na skrzydłach? To znaczy lekko, szybko, bez zmęczenia. Westchnęła mama, patrząc na znikającego za blokiem tatę. Nie mogła uwierzyć w ten miesiąc. Jakież więc było jej zdumienie, gdy po chwili ujrzała swojego męża biegnącego z powrotem. I to w wielkim tempie. Za nim jeszcze szybciej pędził bulterior sąsiadów. To jest właśnie bieg na skrzydłach? Upewnił się Bartuś. Prawie, wyjąkała mama. Trochę za mało w nim radości. Budować zamki na lodzie. Przeważnie na plaży jest tak. Mama się opala, tata się nudzi, a Bartuś jęczy, że chce popływać. Wczoraj jednak było inaczej. Ledwo tata rozłożył koc, zaraz przeciągnął się, złapał za łopatkę Bartusia i krzyknął, że będzie budował zamek. Ogromny, z wieżami, z fosami, ze zwodzonym mostem. Najwyższy i najpiękniejszy na plaży. Mama westchnęła, a Bartuś rozejrzał się zdziwiony dookoła. A przecież tu nigdzie nie ma lodu, powiedział nagle. Taki na patyku wystarczy? Co ty gadasz? Zdenerwował się tata. Po co mi lód? Mama zawsze mówi, wyjaśnił Bartuś, że ty umiesz budować tylko zamki na lodzie. Tata spojrzał na mamę takim wzrokiem, że powinna zapaść się pod ziemię, ale nie zapadła się. To znaczy, że tata trochę fantazjuje, wycedziła. Snuje nierealne plany, przecenia swoje możliwości, wyolbrzymia. Starczy, starczy! Przerwał jej tata. A potem zbudował zamek. Może nie największy i nie najpiękniejszy, ale jednak. Kozłem ofiarnym. Tego dnia mama Bartusia miała wrócić późno. A że Bartuś nudził się, tata wymyślił kilka zajmujących zabaw. Najpierw bawili się klockami, potem grali w piłkę, potem w kometkę, potem rzucali poduszkami, potem zrobili dyskotekę,
puszczali samoloty z balkonu, potem strzelali z łuku, potem opryskiwali się wodą, potem obsypywali się mąką, potem przyszła mama. Popatrzyła na przewrócone do góry nogami mieszkanie, uśmiechnęła się kwaśno i poprosiła, by Bartuś poszedł na chwilę do swojego pokoju. Co było później, łatwo się domyślić. Po pół godzinie Bartuś wyjrzał z pokoju. Tata kończył właśnie zamiatać podłogę w kuchni. Był wyraźnie rozżalony. Znowu zostałem kozłem ofiarnym. To znaczy? To znaczy, że narozrabialiśmy razem. Wysapał tata, a oberwałem tylko ja. Czy to jest sprawiedliwe? Bartuś westchnął. Takie już jest życie. Być na świeczniku. Rodzice Bartusia zaprosili na kolację kilkoro znajomych, między innymi panią Halinkę, koleżankę mamy z pracy. Mam być dla niej miły, tak? No oczywiście, co za pytanie? Mama Bartusia spojrzała na niego podejrzliwie. Bartuś przysiągł sobie w duchu, że tym razem naprawdę postara się być miły. Ledwo wszyscy zasiedli do stołu, przyniósł z drugiego pokoju świecznik i wręczył go pani Halince. Ale po co mi to? Wykrztusiła pani Halinka. Jak to po co? Bartuś wzruszył ramionami. Mama mówiła, że pani zawsze lubi być na świeczniku, więc proszę. Wszyscy znieruchomieli. Bartuś zerknął na zaczerwienioną mamę i domyślił się, że coś jest nie tak. Być na świeczniku? Wyjaśniła w końcu pani Halinka. To znaczy zwracać na siebie uwagę, koncentrować uwagę na swojej osobie. No to chyba się pani udało. Wymamrotał zakłopotany Bartuś. Tobie również. Pani Halinka uśmiechnęła się do Bartusia cierpko i wyszła. Być nie w sosie. Babcia Marysia zapowiedziała, że jej noga więcej już nie postanie w domu Bartusia. A wszystko przez tatę. Dlaczego przeze mnie? Jęknął tata. Bo gdy przychodzi z wizytą, zawsze jesteś nie w sosie. Warknęła mama. I nie potrafisz albo nie chcesz tego ukryć. Myślisz, że tego nie widać? Bartuś uważnie przyjrzał się tacie. Rzeczywiście, mama miała rację. Mógłbyś chociaż raz się postarać, powiedział Bartuś, gdy zostali już sami. Ba, myślisz, że to takie proste? Westchnął tata. No nie przesadzaj, co w tym trudnego? Bartuś prychnął z lekceważeniem. Przecież potem się umyjesz. Tata wybałuszył na Bartusia oczy. O czym ty mówisz? O sosie. Bartuś spojrzał na tatę niepewnie. Skoro babci Marysi tak zależy, żebyś się wysmarował. Tata parsknął śmiechem. Miało sporo czasu, zanim wreszcie był w stanie wykrztusić swoje słowo. Być nie w sosie. Wyjaśnił w końcu. Znaczy być w złym humorze. Źle się czuć. Być źle usposobionym. Wyobrażasz sobie minę babci, gdybym otworzył jej drzwi cały wysmarowany sosem? Bartuś uśmiechnął się, ale wyobrazić sobie tej sytuacji nie potrafił. Chodzić spać z kurami. Bartuś uparł się, że tej zimy nie pojedzie na ferie. Ale dlaczego? Zapytała zdumiona mama. Przecież mieliśmy jechać w góry do Stryjka Łukasza. Właśnie dlatego, burknął Bartuś. Nie będę spał na grzędzie. Mama spojrzała na niego jak na wariata. Co ci przyszło do głowy? Mało to razy słyszałem, że stryjek chodzi spać z kurami. Zdenerwował się Bartuś. Mama parsknęła śmiechem. Chodzić spać z kurami to znaczy chodzić spać wcześniej. Wyjaśniła. Kury zasypiają wcześniej, a stryjek nie lubi siedzieć długo wieczorem, ale zapewniam cię, że śpi w łóżku. To co, jedziemy? Bartuś uśmiechnął się i pokiwał głową. Cienko śpiewać. Ach, jak się Bartuś ucieszył, że w niedzielę ma do nich przyjść babcia Marysia. Mama patrzyła na niego ze zdziwieniem. Przecież nie lubisz tych niedzielnych obiadków, mruknęła podejrzliwie. Tam obiadki. Bartuś wzruszył ramionami. Za to wreszcie usłyszę, jak tata śpiewa. Mamę zamurowało. Tatę zresztą też.
wymałszywszy oczy, przyglądali się Bartusiowi z niekłamanym zdumieniem. Jak to? Wykrztusiła po chwili mama. No babcia mówiła, zaczął Bartuś, że jak zobaczy tatę, to tata będzie cienko śpiewał. Mama spojrzała na struchlałego tatę. Możesz mi to wyjaśnić? Poprosiła ze słodkim uśmiechem. Cienko śpiewać, pisnął tata. To znaczy być w trudnym położeniu, z trudem dawać sobie z czymś radę. Wiem, co to znaczy cienko śpiewać, przerwała mu mama. Powiedz lepiej, czym znowu naraziłeś się mojej mamie? Nie mam pojęcia, jęknął tata. Może chodzi o to, że gdy wyłem jej okna, to przy okazji kilka szyb pękło. Trudno powiedzieć. Ciepłe kluchy. Bartuś po przyjściu ze szkoły zachowywał się dziwnie. Najpierw zmierzył sobie temperaturę, a potem stanął przed lustrem z torebką makaronu w ręku i stał tak aż do obiadu. Źle się czujesz? Zapytała zaniepokojona mama. Bartuś wzruszył ramionami. Po chwili jednak nie wytrzymał. Mamo? Zapytał. Czy ja jestem podobny do makaronu? Mama otworzyła usta ze zdumienia. Co ci strzeliło do głowy? Moja koleżanka, bąknął zawstydzony Bartuś, powiedziała, że... Że... Że ja jestem ciepłe kluchy. Mama parsknęła śmiechem. Chciała pewnie powiedzieć, że jesteś ślamazarą. Domyśliła się. Gamoniem. Naprawdę? Zdenerwował się Bartusz. A to zimna pyza. Ktoś komuś wychodzi uszami. Niektórzy lubią niedzielne obiadki, a inni nie. Tak było, jest i będzie. Na przykład Bartusz ostatnio je uwielbia, ale już jego tata nie za bardzo. Nie o co przyjdzie tym razem? Jęczy od samego rana. Jak ci nie wstyd? Denerwuje się mama Bartusia. I przez następnych kilka godzin nie pozwala tacie wejść do kuchni. Sama przygotowuje zupę, drugie danie, deser. A gdy wszyscy goście siedzą już przy stole, mama wzdycha ciężko i mówi, że tata znowu w niczym jej nie pomógł. Jak ci nie wstyd? Babcia Marysia zaczyna wtedy sforować tatę. A tata robi się purpurowy ze złota. Tak było i tym razem. Oho! Cieszył się Bartuś. Teraz patrzcie na taty uszy. Tata spojrzał na Bartusia osłupiałym wzrokiem. Babcia Marysia też. Dlaczego na uszy? Zapytała mama. A co, nie słyszałaś? Zdziwił się Bartuś. Tata mówił, że te niedzielne obiadki wychodzą mu uszami. Dalej była cisza. Tata miał bardzo dziwną minę. Tak się mówi, wytaliła babcia Marysia. Gdy ma się czegoś dosyć. Jeśli tak, to... Ale przecież to pomyłka, pisnął tata. Nikt mu jednak nie uwierzył. Czarna owca. Wujek Grzesiek, ulubiony wujek Bartusia, rzadko pojawia się na rodzinnych uroczystościach. A to dlatego, że wszystkie ciotki od razu zaczynają go wypytywać, kiedy się ustatkuje. Czyli kiedy skończy studia, znajdzie pracę, ożeni się. Nigdy jednak nie opuścił urodzin Bartusia. Oho! Zawołał tata, gdy skupiona wokół torty rodzinka usłyszała dzwonek. Idzie nasza czarna owca! Bartuś spojrzał na niego osłupiany. Czyżby jeszcze jeden prezent zamiast beczącego zwierzaka po środku pokoju wszedł wujek Grzesiek. Przepraszam za spóźnienie. Wysapał. Ciotka Iwona wymownie spojrzała na zegarek. Jak zwykle, wycedziła. Wszyscy przychodzą na czas, tylko ty nie. Wszyscy są ubrani wizytowo, dodała ciotka Danusia. A ty w dżinsach. Wszyscy kupili Bartusiowi słowniki, kontynuowała ciotka Iwonka. A ty pewnie, wujek Grzesiek wyciągnął z torby pistolet na strzałki. A ja taki drogi, mruknął zawstydzony. Hurra! Bartuś aż podskoczył. Ciotka Iwona zgromiła go wzrokiem. Uważaj, pogroziła Bartuszowi bardzo, bo i ty się wyrodzisz z naszej rodziny. Pójdź do kogoś mięte.
Wracając ze szkoły, Bartuś natknął się zupełnie przypadkowo na wujka Grześka. Siedział na ławce w parku, pochłonięty rozmową z jakąś dziewczyną. Cześć, wujku! Krzyknął Bartuś, podchodząc do ławki. Cześć! Wujek Grzesiek z trudem powrócił do rzeczywistości. Znacie się? Mój siostrzeniec Bartuś. Iga, moja koleżanka. Iga uśmiechnęła się do Bartusia i wyciągnęła do niego rękę. Bartuś nie mógł się powstrzymać. Pochylony nad dłonią Igi, obwąchiwał ją z zachwytem. Co ty wyprawiasz? Wykrztusił wujek Grzesiek. Przepraszam. Zawstydził się Bartuś i popatrzył na usłupiałą. Tata mówi, że wujek czuje do pani miętę. Ale szczerze mówiąc, zupełnie nie wiem dlaczego. Wujek Grzesiek zrobił się czerwony jak burak. Iga parsknęła śmiech. Naprawdę? Chichotała. To znaczy, że podkochujesz się we mnie? Jesteś pod moim urokiem? Czujesz do mnie pociąg? Mniej więcej. Wymamrotał wujek Grzesiek. Ale do Bartusia to chyba czuję w tej chwili pokrzywę. Dawać za coś głowę. Dyrektor szkoły przyłapał Bartusia na wagarach. A tuż mi, bratku! Wyciągnął Bartusia z pomłoki przy boisku. I pomyśleć, że nie dalej jak godzinę temu twój ojciec dawał mi głowę za to, że nigdy już więcej nie uciekniesz z żadnej lekcji. No ładnie! Bartuś wybuchł spazmatycznym płaczem. Proszę nie zabierać tacie głowy! Wyszlochał. Ja pana bardzo proszę. Dyrektor chrząknął. Dziecko, uspokój się! Powiedział po chwili. Dawać głowę, to znaczy ręczyć za coś, być pewnym, że tak się stanie. Tata był pewny, że nigdy już nie pójdziesz na wagary. Ja się tylko spóźniłem. Wyjęczał Bartuś. Ale chciałem iść na następną. Dyrektor zniósł oczy do nieba. Dobrze, już dobrze. Mruknął. Szoruj do szkoły, ale daję ci głowę, że jeszcze jedno spóźnienie i będziesz miał pałę z zachowania. Dojść do głosu. Tata Bartusia obudził się z chrypką i potężnym bólem gardła, co bardzo ucieszyło mamę, bo przecież mama mówiła mu, żeby nie chodził bez szalika. A widzisz? Triumfowała przy śniadaniu. A potem zaczęła opowiadać o różnych chorobach, których mógł się nabawić lub których jeszcze się nabawi, jeżeli nie będzie jej słuchał. Tata próbował parokrotnie przerwać. Wreszcie jednak zrezygnowany machnął ręką, wstał i bez słowa wyszedł z kuchni. Gdzie on poszedł? Zapytała zdumiona mama, patrząc na Bartusia. Mówi, że chce iść do jakiegoś głosu. Wyjaśnił Bartuś. O ile dobrze rozumiem. Dodał niepewnie. Mama wybiegła z kuchni. Gdzie ty idziesz w takim stanie? Usłyszał Bartuś. Kim jest ten głos? Znam go. Do apteki idę. Wycharczał tata Bartusia. Bo jakiś lek na gardło. Bo gdy mówię cicho, to nie dajesz mi dojść do głosu. Mama wróciła do kuchni. Bartuś spojrzał na nią pytająco. Dojść do głosu, wyjaśniła wreszcie mama. To znaczy doczekać się chwili, gdy inni nic nie mówią i można powiedzieć coś samemu. O, to tata trochę poczeka. Wyrwało się Bartusiowi. Ale nie powiedział nic więcej, bo mama zdenerwowała się, że obydwaj jej nie słuchają i nie dopuściła go już tego ranka do głosu. Dolewać oliwy do ognia. Babcia Bartusia ma domek na wsi. Bardzo jest w nim miło, a już najmile wieczorem przy kominku. Babciu, a gdzie jest drewno? Dopytywał się Bartuś. Drewutni, a zapałki? Na kominku. A oliwa? Babcia spojrzała na niego zdziwiona. A po co oliwa? A bo ty podobno zawsze dolewasz oliwy do ognia. Babcia zaskrzypiała zębami. To tak powiedział? Zapytała. Mama, tak? Tak. Bąknął niepewnie Bartuś. To znaczy, że nic nie dolewasz do kominka? Nie dolewam. Powiedziała babcia. Dolewać oliwy do ognia to znaczy powiedzieć lub zrobić coś takiego, że ludzie, którzy się kłócą, zaczynają się kłócić jeszcze bardziej. Czyli dolałam oliwy do waszej kłótni?
ucieszył się Patuś. Właśnie. Dostać ma opiekę rozumu. Bartuś wrócił do domu wyraźnie zaniepokojony. No i jak było na wycieczce w zoo? Zapytała mama. Chyba dobrze. Niepewnie odpowiedział Bartuś. Jak to chyba? Zdziwiła się mama. Bartuś stanął przed lustrem z niezbyt mądrym wyrazem twarzy. Czy widzisz we mnie jakąś zmianę? Odezwał się po chwili. Masz urwany guzik, powiedziała mama, mierząc go wzrokiem. Ale poza tym wyglądasz normalnie. Bartuś westchnął. A pani Ela, którą byliśmy w zoo, powiedziała, że wszyscy dostaliśmy małpiego rozumu. Mruknął rozżalony. I że więcej nigdzie już z nami nie pójdzie. Z tego wynika, że zachowywaliście się tam niezbyt mądrze. Roześmiała się mama. Jakbyście oszaleli, albo sama nie wiem. Wzruszył ramionami Bartuś. Przedrzeźnialiśmy trochę małpy, ale do takiego zachowania to przecież pani Ela powinna być przyzwyczajona. Dostawać białej gorączki. Bartuś był właśnie w nich, gdy nagle z dużego pokoju doszedł krzyk. A potem jakiś łomot. Co się stało? Zapytał, zaglądając do środka. Rozchichotana mama położyła palec do ust. Tata stał przez mrugającym telewizorem i nerwowo stukał we wszystkie możliwe przyciski. Tata dostał białej gorączki, wyjaśniła pogodnie mama. I to tylko dlatego, że telewizor zepsuł się w czasie jakiegoś głupiego meczu. Głupiego meczu? Ryknął tata. Wcale nie jesteś biały. Pocieszył go Bartuś. Tylko czerwony. Tata wytarł pot z czoła i zerknął do lusterka. Mama chciała powiedzieć, że się wściekłem. Warknął tata. A sama wczoraj wpadła w furię, gdy wyłączyli prąd w czasie jakiegoś głupiego filmu. Głupiego filmu? Ryknęła mama. Bartuś wzruszył ramionami. Drobnoż zauważył, że jego rodzice są gorsi od dzieci. Drzeć z kimś koty. Bartuś wrócił do domu oburzony. Podszedł do taty i spojrzał na niego z obrzydzeniem. Jak mogłeś? Wysapał. Babcia mi wszystko powiedziała. Tata poczuł, jak obiad staje mu w gardle. To znaczy co? Wyjąkał. Bartuś odwrócił się do zaciekawionej matki. Wiesz, co zrobił tata, gdy był mały? Zapytał. Co? Mamę dosłownie zżerała ciekawość. Dar koty! Krzyknął Bartuś. Z kolegami! Zaległa cisza. A potem tata i mama gruchnę z śmiechem. I do takiego Bartuś dawno nie słyszał. Drzeć koty! Wykrztusiła mama. To znaczy kłócić się z kimś! Dokończył tata. Do prawdy. Bartuś udawał nabór muszonego, ale w głębi serca. Drzeć z kimś koty. Bartuś wrócił do domu oburzony. Podszedł do taty i spojrzał na niego z obrzydzeniem. Jak mogłeś? Wysapał. Babcia mi wszystko powiedziała. Tata poczuł, jak obiad staje mu w gardle. To znaczy co? Wyjąkał. Bartuś odwrócił się do zaciekawionej matki. Wiesz, co zrobił tata, gdy był mały? Zapytał. Co? Mamę dosłownie zżerała ciekawość. Dar koty! Krzyknął Bartuś. Z kolegami! Zaległa cisza. A potem tata i mama gruchnę z śmiechem. I do takiego Bartuś dawno nie słyszał. Drzeć koty! Wykrztusiła mama. To znaczy kłócić się z kimś! Dokończył tata. Do prawdy. Bartuś udawał nabór muszonego, ale w głębi serca. Dzielić włos na czworo. Mamo! Zapytał Bartuś, wchodząc do kuchni. A właściwie dlaczego ty nie zostałaś fryzjerką? Mamę zatkało. Co ci przyszło do głowy? Wykrztusiła po chwili. Tata mówił, że nikt nie potrafi tak dzielić włosa na czworo jak ty. Powiedział Bartuś. To pomyśl, jakie kolejki ustawiałyby się do twojego zakładu. Mama odłożyła obieraczkę i poszła prosto do dużego pokoju. Możesz mi wyjaśnić? Uśmiechnęła się złowrogo do leżącego na kanapie taty. Kiedy to ja ostatnio dzieliłam włosy na czworo? Tata spojrzał na nią ze zdziwieniem, a potem nadal niewiele rozumiąc, popatrzył na Bartusia. No, dlaczego tak powiedziałeś? Słucham. Nie ustępowała mama. Uważasz, że jestem przewrażliwiona? Że przesadzam? Co chciałeś przez to powiedzieć? Co to w ogóle... No, dlaczego tak powiedziałeś? Słucham.
Nie ustępowała mama. Uważasz, że jestem przewrażliwiona? Że przesadzam? Co chciałeś przez to powiedzieć? Co to w ogóle znaczy? Dzielić włos na czworo, pomknął tata. Znaczy rozpatrywać coś zbyt szczegółowo, za bardzo analizować jakiś problem. Wiem, co to znaczy dzielić włos na czworo, huknęła mama. Pytam, dlaczego tak powiedziałeś i po co? Miałeś w tym jakiś cel? Tata westnął, Bartuś też. Wiedział już, co znaczy dzielić włos na czworo. Farbowany lis. Mama zajrzała do pokoju Bartusiu, mamy gościa. Za nią stała pani Krysia, koleżanka mamy z pracy. Dzień dobry, kochaniutki. Niespodzianka, zaszczebiotała pani Krysia. Świetnie wyglądasz. A potem nachyliła się nad mamą i głośnym szeptem zapytała, dlaczego Bartuś jest taki mizerny. Hurra! Wrzasnął Bartuś. Zrobimy bal przebierańców, tak? Co ci dziecko przyszło do głowy? Zdziwiła się pani Krysia. Ja będę kurą! Tłumaczył rozemocjonowany Bart. A pani lisem, dobrze? Gdzie ta maska? Jakim lisem? Pani Krysia próbowała przybrać miły wyraz twarzy. Mimo znaków, jakie z nad pleców pani Krysi przesyłała mama, Bartuś nie mógł się powstrzymać. Farbowanym! Wyjaśnił. To pani jest tym farbowanym lisem, prawda? Pani Krysia chrząknęła i spojrzała na mamę. Mama udawała, że łapie niewidzialną muchę. Miłe dziecko, powiedziała pani Krysia. Bardzo miłe. I wyszła. Bartuś spojrzał na mamę pytająco. Farbowany lis, wyjaśniła. To ktoś, kto jest nieszczery, komu nie wolno ufać. A potem westchnęła ciężko i ruszyła za panią Krysią. Granie warta świeczki. Znowu padał deszcz. Znudzony Bartuś wyglądał przez okno, zastanawiając się, co robić. Na czytanie książek nie miał dzisiaj ochoty. Zabawki go nudziły i właśnie wtedy jego wzrok padł na świecznik. Mam! Krzyknął Bartuś. Nałożył kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy, chwycił najmniej wypaloną świecę i pognał do sklepu z zabawkami. Dzień dobry, powiedział Bartuś, kładąc na ladzie świecę. Poproszę o jakąś grę wartą tyle, co świeczka. Sprzedawca wypałuszył na niego oczy. Reszty nie trzeba, mknął lekko speszony Bartuś. Dopiero teraz sprzedawca zaczął się śmiać. Chłopcze, wykrztusił po chwili. Chyba coś ci się pomyliło. Świeczki to nie pieniądze. To się tylko tak mówi. Gra warta lub nie warta świeczki. Gdy nie opłaca się czegoś robić, na przykład... Zamilkł zamyślony. Na przykład, gdy mama mówi, żebym posprzątał pokój... Trącił Bartuś. Za co w nagrodę będę mógł 5 minut później położyć się spać, tak? O, właśnie! Pokiwał głową sprzedawca. Godzinę, dwie to ja rozumiem, ale 5 minut... Bartuś westchnął ciężko. Na szczęście deszcz kropił coraz słabiej. Gruba ryba. Tata Bartusia zaprosił na obiad swego szefa i strasznie był tym przejęty. Opowiadał i mamie, i Bartusiowi, jaki to ważny gość do nich przyjdzie. A potem kazał Bartusiowi być grzeczny. Jakież więc było rozczarowanie Bartusia, gdy na obiedzie pojawił się malutki, chudziutki starszy pan. Co się stało? Zapytał starszy pan, widząc wyraz twarzy Bartusia. Tata dawał mu znaki, żeby był cicho, ale Bartuś nie wytrzymał. Podobno na obiedzie miała być gruba ryba. Mruknął. A tu patrzę, chudy węgorz. Starszy pan parsknął śmiechem. Mama się zakrztusiła, a tata miał taką minę jak chwilę wcześniej Bartuś. Gruba ryba, wyjaśnił starszy pan. To po prostu ktoś ważny, na przykład szef. Choćby był chudy jak kijanka? Zdziwił się Bartuś. Choćby, odpowiedział starszy pan. I znowu ryknął śmiechem. Iść komuś na rękę. Uwaga, powiedziała mama wychodząc z kina. Tam idzie mój szef. Rzeczywiście, naprzeciwka nadchodził zasapany, grubszy pan, którego twarz wydawała się Bartusiowi znajoma. O! Ucieszył się szef mamy. Zupełnie jakby nie widział jej przed paroma godzinami w pracy. Pani Agnieszka! O! Wystrzeżyła zęby mama Bartusia. Pan Stanisław! I wyciągnęła do niego rękę. Mógłby pan przynajmniej zdjąć buty.
Batuś popatrzył na szefa groźnie. Zarówno mama, jak i pan Stanisław spojrzeli na Batusia ze zdumieniem. Przecież tymi kamaszami zmiażdży pan mojej mamie rękę! Warknął Batuś. Jeszcze przy tej tuszy! Pan Stanisław łypnął wzrokiem na osłupianą mamę Batusia. Ja wszystko wiem, niech pan sobie nie myśli! Kontynuował Batuś, niezrażony rumieńcami, jakie uprawiły twarz mamy. Podobno ostatnio ciągle pan depczy moje po ręce. Mówiłam, że pan Stanisław podszedł mi ostatnio na rękę. Wyszeptała mama. Czyli, że pomógł mi w czymś, ułatwił mi coś, a nie... Pan Stanisław wyjknął śmiechem. No, nieźle! Śmiał się głośno. Następnym razem, gdy zechce pani wyjść wcześniej z pracy, będę bardzo uważał, żeby nie nastąpić pani na dłoń. Po czym skinął Batusiowi głową i zataczając ze śmiechu, ruszył w dalszą drogę. Kaczka dziennikarska. Czasami po lekcjach Bartuś idzie odwiedzić wujka Grześka. Wujek Grzesiek to ulubiony wujek Bartusia. Zawsze ma świetny humor podczas rodzinnych obiadków. To właśnie jemu, a nie Bartusiowi wszyscy powtarzają, że powinien spoważnić. Redakcja gazety, w której pracuje, znajduje się tuż przy szkole Bartusia. Chcesz zobaczyć kaczkę dziennikarską? Wrzasnął wujek, ledwo ujrzał Bartusia. Bartuś chciał. Wujek wpełzł między biurka, a po chwili wyszedł stamtąd z gazetą. Masz, powiedział, podając Bartusiowi gazetę. Musisz ją znaleźć. Bartuś spojrzał na wujka ze zdziwieniem. Potem ostrożnie zaczął przewracać kartki. Może dziennikarskie kaczki są maciupcie? Niczego jednak nie znalazł. No tutaj! Zirytował się wujek, pokazując jakiś tekst na stronie. Sam to napisałem. To jest kaczka? Bartuś był wyraźnie zawiedziony. A czego się spodziewałeś? Wujek Grzesiek popatrzył na niego z rozbawieniem. Tak nazywamy zmyślone, przeważnie zabawne wiadomości. To takie psikusy robione czytelnikom, rozumiesz? Później zawsze wyjaśniamy, że to był tylko żart. Bartuś uśmiechnął się krzywo. Ten wujek jest naprawdę niepoważny. Kaszka z mlekiem. Ledwie Bartuś nauczył się jeździć na nartach, zaraz zapragnął na nich skakać niczym Adał Małysz. A ty umiesz? Zapytał tatę. Tata wzruszył lekceważąco ramionami. Dla mnie to kaszka z mlekiem, powiedział. Łatwizna. Jednak gdy tydzień później Bartuś namówił tatę, by zeskoczył z wysokiej do kolan skarpy, tata wywrócił się i połamał narty. No i co? Zapytał. Kaszka z mlekiem? Kaszka? Jęknął. Ale niedogotowana. Kłaść po sobie uszy. Tato! Bartuś podbiegł do leżącego na kanapie taty. Pokaż, jak ruszasz uszami. Tata spojrzał na niego zdziwiony. Ja nie umiem ruszać uszami, powiedział. Co ci przyszło do głowy? No przecież wiem, że umiesz. Nalegał Bartuś. Mama mówiła, że jak widzisz swego szefa, to od razu kładziesz po sobie uszy. Zaległa cisza. Tata wbił w mamę pełne złości spojrzenie. Mama udawała, że ogromnie ją zainteresował jakiś artykuł w gazecie. Kłaść po sobie uszy! Wycedził wreszcie, a nie odrywając wzroku od nazwisk. Wycedził. Czy też tulić je znaczy stać się nagle potulnym? Spokornieć, wytłumaczę ci na przykładzie. Ja wytłumaczę. Przerwała mu mama, rzucając gazetę na podłogę. Tata obiecywa, że nie będzie już więcej zostawał po godzinach w pracy. Że szef znowu go o to prosi, to odmówi. Tymczasem wczoraj... Tata zerwał się na równe nogi. Tymczasem wczoraj była wyjątkowa sytuacja! Krzyknął tata. Szef bardzo mnie przepraszał i bardzo mnie prosił, żebym został. Ale gdybym chciał, to mógłbym odmówić. Jestem pewna, że nie przyszłoby ci to do głowy. Krzyknęła mama. Bartuś chciał na nich nakrzyczeć. Doszedł jednak do wniosku, że będzie lepiej, jeśli stuli uszy i pójdzie do swojego pokoju. Ruszyć kopie.
Ledwo zrobiło się ciepło, rodzice Bartusia postanowili wyjechać na parę dni za miasto. Na jezioro! Zaproponował tata. Nad morze! Upierała się mama. Morze jest nudne! Przekonywał tata. Nad jeziorem są komary! Biadoliła mama. Bartuś czuł, że kłódnia wisi w powietrzu. No dobra, nie ma o co kruszyć kopii, powiedział godowo tata. Jedźmy nad rzekę, bo stryjka Łukasza! Ucieszył się Bartuś. Mama wyglądała na poirytowaną. Przecież tam też są komary, warknęła. A co znaczy kruszyć kopię? Zapytał szybko Bartuś. Tata powstrzymał się od powiedzenia czegoś na temat komarów i spojrzał na Bartusia. To znaczy kłócić się, wyjaśnił. Kopie to takie długie dzidy, których używali kiedyś rycerze w czasie konnych pojedynków. Takie kopie często się łamały. A może w góry? Zaproponowała nagle mama. Tata popatrzył na nią ponuro. Na szczęście zaczął padać deszcz. Kwaśna mina. Rodzice Bartusia rzadko się kłócą, a nawet jeżeli się kłócą, to tata i tak w końcu mamę przeprasza, a potem kupuje jej prezent. Podobnie było i tym razem. Kochanie! Zawołał słodkim głosem tata. Pozwól tu na chwilę. Zaintrygowana mama pognała do Bartuś za nią. Tata z dumą stał obok jakiegoś pakunku. Proszę! Zaświerkał. To dla ciebie! Moje ty słoneczko. Rozanielone słoneczko zerwało papier i Bartuś ujrzał. Pamiętasz bajkę o Królewnie Śnieżce? Jest prawie identycznie. Trzeba jeszcze zamontować baterię. Oszołomiona mama patrzyła na lustro. Było niezbyt duże, owalne. Miało kolorową plastikową ramę ze świecącymi diodami i, szczerze mówiąc, nie prezentowało się. Już! Pał tata zamykając klapkę. A teraz spytaj, kto jest najpiękniejszy w świecie i przyciśnij różowy guzik. Kto jest najpiękniejszy w świecie? Warknęła mama. Na pewno nie ty! Odwarknęło lusterko. Zakłopotany tata zaczął majstrować przy guziku. Mama ni to uśmiechała się, ni to zgrzytała zębami. Czy to jest właśnie kwaśna mina? Zapytał ją Bartuś. Mama zerknęła do lustra. Obawiam się, że tak. Odparła. Łamać nad czymś głowę. To pan wzywał karetkę? Zapytał lekarz, stając przy tacie Bartusia. To ja! Bąknął Bartuś. Tata mówił, że już godzinę łamie sobie głowę nad moim zadaniem matematyki. A połamać głowę to chyba niebezpieczne. Łamać głowę to znaczy trudzić się nad czymś. Wyjaśnił lekarz, wypisując rachunek i wręczając go tacie. Próbował rozwiązać jakiś problem. Rozumiesz? Tata miał taką minę, jakby nie zrozumiał. Maczać w czymś palce. Urodzinowy tort babci Marysi prezentowałby się świetnie, gdyby ktoś nie wyjadł ozdabiających go kandyzowanych owoców. Bartuś stał przed tortem z niewyraźną miną. Podejrzewam, mruknął tata, przyglądając się badawczo Bartusiu. Przemaczałeś tym palce? Nieprawda? Krzyknął Bartuś. Nie maczałem, zjadłem tylko to, co leżało na całym wierzchu. Babcia Marysia parsknęła śmiechem. Wyjaśniła, próbując opanować wesołość. To znaczy brać skrycie w czymś udział. No, zobacz. A ja byłam pewna, że to dziadek wyżarł te owoce. Niestety, westchnął dziadek. Nie zdążyłem. Mieć czegoś powyżej uszu. Prawie cały sierpień Bartuś i jego rodzice spędzili pod namiotem. Nie obyło się oczywiście bez konfliktów. Kto dzisiaj dyżuruje w kuchni? Zapytał, pochylając się nad wędkami tata. Ty, odpowiedziała mama i rozłożyła sobie koc przed namiotem. Znowu? Jęknął tata. Mam już powyżej uszu tych zupek w proszku. Bartuś popatrzył na tatę ze zdziwieniem. W chmurze potarganych włosów nie zauważył żadnej zupy. To gotuj coś innego. Roześmiała się mama. Ja wczoraj zrobiłam pyszne spaghetti. Spaghetti? Także mam już powyżej uszu.
Warknął tata. Nieprawda! Wtrącił Bartuś. To jakieś wodorosty! Tata podrapał się po głowie. Chciałem powiedzieć, że mam już dość zupek w proszku, pulpetów ze słoika i rozgotowanych makaronów. Wyjaśnił z rozgoryczeniem. Nie możesz zrobić czegoś innego? Zaproponował Bartuś. Nie mogę. Mruknął tata. Bo nie umiem. I poszedł się umyć. Miesz dwie lewe ręce. Mamo! Bartuś przybiegł do domu wzburzony. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Ale czego? Mama była wyraźnie zdumiona. Że urodziłem się z dwiema lewymi rękami. Mama parsknęła śmiech. Bartusia rozsierdziło i to jeszcze bardziej. Próbowałem już kilka razy zreperować rower. Aśki i nic mi nie wychodziło. Zastanawiałem się nawet dlaczego. No i dzisiaj Aśka powiedziała, że pewnie mam dwie lewe ręce. Dlatego. To może być prawda, bo niby dlaczego z tym rowerem tak mi nie idzie. Mama skręcała się ze śmiechu. Jeżeli ktoś coś robi, wyjaśniła wreszcie, ale mu to wyraźnie nie wychodzi, to wtedy mówi się o takiej osobie, że ma dwie lewe ręce. Niektórzy mają na przykład do sprzątania, inni do reperowania rowerów. Wystarczy jednak potrenować, by mieć do wszystkiego dwie prawe. Mieć kiełbie we łbie. Bartuś postanowił wziąć udział w wystawie rybek akwariowych. Przecież ty nie masz rybek. Zdziwił się tata. Jak to? Bartuś był wyraźnie zaskoczony. Przecież kełbie to ryby, tak? Cóż, trudno temu zaprzeczyć. A ty mi ciągle powtarzasz, kontynuował Bartuś, że mam kiełbie we łbie, tak? Tata wybuchnął śmiechem. To znaczy, że masz ciągle jakieś głupie pomysły. Wyjaśnił. I zdaje się, że to jest prawda. Mieć klapki na oczach. Bartuś odrabiał właśnie lekcję, gdy zadzwonił wujek Grzesiek. Cześć, Bartuś. Zaprzeczała słuchawka. Zaraz u was będziemy. To znaczy, kto będzie? Chciał wiedzieć Bartuś. No ja i moja narzeczona. Wyjaśnił wujek Grzesiek. Przecież byliśmy umówieni. Z pokoju wyjrzała mama. Wujek? Bartuś przypomniał sobie o czymś. A przyniesiesz te klapki na oczy? W słuchawce padła cisza. Mama zrobiła dziwną minę. Jakie klapki? Odezwał się wreszcie wujek Grzesiek. Podobno nosisz ostatnio jakieś klapki na oczach. Powiedział Bartuś. Fajne są? Kto tak powiedział? Zasapała gniewnie słuchawka. Jestem zaślepiony, tak? Ograniczony umysłowo. Mam zawężone spojrzenie na świat. I pewnie chodzi o moją narzeczoną, tak? Mama wyrwała Bartusiowi słuchawkę. Przychodźcie, przychodźcie! Zaszczebiotała. No coś ty, Bartuś, tylko sobie żartował, a ty... To pa, czekamy. Odłożyła słuchawkę i westchnęła ciężko. Może narzeczona wujka nie jest takim cudem, jak nam opowiadał. Mruknęła mama. Ale nie musiałeś tego mu mówić. I poszła ukroić ciast. Mieć mleko pod nosem. Po pół godzinie drzwi od łazienki otworzyły się wreszcie. Bartuś popatrzył ponuro w lustro. Jego buzia była czerwona, jakby szorował ją kumeksem. Proszę mi więcej nie dawać na śniadanie zup mlecznych. Mruknął ni w 5, ni w 10. Mamę zamurowało. A dlaczego? Wykrztusiła. Ponieważ... Oświadczył Bartuś. Zupy mleczne stoją na drodze do mego szczęścia. Może trochę jaśniej? Poprosiła mama. Bartuś westchnął. Namawiałem dzisiaj Zosię, żeby poszła ze mną do kina. Nie chciała. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Zapytała ostrożnie mama. Bo mam mleko pod nosem. Wypalił Bartuś. Wszystko przez te płatki. Mama, mało brakowało, a w
przewróciłaby się ze śmiechu. Zosia chciała powiedzieć, wyjaśniła parę minut później, że jej zdaniem jesteś jeszcze niedojrzały. Dzieciuch, rozumiesz? Rozumiesz? Denerwował się Bartuś. Pewnie, że rozumiem. Nie jestem przecież dzieckiem. Mieć spóźniony zapał. Ciociu, zapytał Bartuś, gdy przywitał się już z ciotką Danusią. A ty masz samochód? Nie mam. Pokręciła głową. A motor? No coś ty. Ciotka Danusia popukała się w czoło. A motorówkę? Też nie. Ani skutera, lokomotywy czy samolotu. Ciotka popatrzyła na Bartusia z ciekawością. A dlaczego pytasz? Bartuś westchnął. Bo tata mówił, że masz spóźniony zapłon. Wyjaśnił Bartuś. Tylko nie wiem gdzie, skoro nie masz tych wszystkich pojazdów. Ciotka rozłożyła bezradnie ręce. Ja też nie wiem, powiedziała. Mieć spóźniony zapłon znaczy z trudem coś pojmować, myśleć powoli. Mam kosiarkę, może o to ci chodziło? Siedzieli chwilę w milczeniu. Zaraz. Ocknęła się nagle ciotka Danusia. To powiedział, że mam spóźniony zapłon. Mieć węża w kieszeni. Babcia była nieznośna. Nie chciała kupić Bartusiowi loda. To przynajmniej pokaż węża, jęczał Bartuś. Tego w kieszeni. Co ci strzeliło do głowy? Zdziwiła się babcia. Tatuś mówi, że masz węża w kieszeni. Babcia zaczęła się śmiać. Tatuś pewnie chciał powiedzieć, że jestem skąpa, wyjaśniła po chwili. A ja po prostu nie lubię niepotrzebnie wydawać pieniędzy. Mówić 3 po 3. Słuchajcie, oświadczyła mama Bartusia. Zaprosiłam na kolację Helinkę, moją koleżankę z pracy. Bądźcie dla niej. To ta, z którą zawsze się kłócisz? Przerwał Bartuś. Nie ja z nią, tylko ona ze mną, wycedziła mama. Poza tym to już przeszłość. Postanowiłyśmy się pogodzić. Stąd między innymi pomysł tego spotkania. Bardzo więc proszę, żebyście byli dla Halinki mili. Halinka przyszła punktualnie o 7. Sprawiała wrażenie dość spłoszonej, ale kolacja upłynęła w miłej atmosferze. Jedynie Bartuś wydawał się zawiedziony. Ilekroć Halinka dochodziła do głosu, tylekroć Bartuś liczył też na palcach i z każdą minutą miał coraz bardziej niezadowoloną minę. Przepraszam, nie wytrzymała w końcu Halinka. Co ty robisz? Nic mi się nie zgadza, wybuchnął Bartuś. Mama przysięgała, że pani zawsze mówi 3 po 3. Tymczasem raz pani powiedziała 5 słów, innym razem 7, a przed chwilą 4. A liczyć to chyba umiem. Halinka spojrzała ciężkim wzrokiem na zmartwioną mamę. Uśmiechnęła się słodko do Bartusia. Mówić 3 po 3 to znaczy to samo, co pleść bzdury, wyjaśniła. Nie martw się, na pewno umiesz liczyć. To tylko twoja mama czasami mówi od rzeczy. To znaczy, chciałam powiedzieć, plecie bzdury. Na chłopski rozum. Babcia Marysia zabrała Bartusia i jego mamę do lasu. Na jagody. Niestety parę kilometrów za miastem samochód zatrzymał, zakrztusił się i zgasł. Babcia Marysia podrapała się w głowę. Chyba stoimy. Chyba tak, mruknęła mama. Chyba coś się stało, powiedziała babcia Marysia. Na to wygląda, popkiwała głową mama. Przez jakiś czas siedzieli w milczeniu. Co się mogło zepsuć? Odezwała się w końcu babcia Marysia. Weźmy to na chłopski rozum. Benzynę nabierałam wczoraj, więc na pewno jej nie zabrakło. Akumulator jest na chłopski rozum, przerwał jej zdziwiony Bartuś. Przecież wy jesteście baby, a nie... Kobiety, synu, kobiety, wycedziła mama. Kobiety mają często więcej zdrowego rozsądku niż chłopcy. To jest... Poprawiła się. Niż mężczyźni. A na chłopski rozum to inaczej, roztrapnie, umiejętnie, rozważnie. Babcia nagle klepnęła się po udach. Wiem! Krzyknęła. To jednak benzyna. Wczoraj nabierałam benzyny, a nie
do baku, a do kanistra. Niebieski ptak. Zgadnijcie, kogo Bartuś spotkał w sklepie z egzotycznymi ptakami. Wujka Grześka. Tego samego, który studiuje już 10 lat i niczym się nie przejmuje. Wujek tutaj? Bartuś aż podskoczył z radości. Więc to prawda, że wujek jest niebieskim ptakiem. Wujek parsknął śmiechem i to takim, że aż mu łzy pociekły po twarzy. Niebieski ptak? Wykrztusił po chwili. To ktoś, kto inaczej nie przejmuje się ani pracą, ani nauką, ani niczym. Żyje sobie beztrosko i chce się tylko bawić. A ja owszem przejmuję się, lecz twoja mama uważa niestety, że to co robię jest niepoważne i nieodpowiedzialne. A co ty robisz? Zapytał Bartuś. Hoduję gadające papugi. Wyjaśnił z powagą wujek Grzesiek. I uczę ją wierszy Tugima. Obniżyć loty. Bartuś wpadł do klasy bardzo podniecony. Chłopaki! Krzyknął. Wiecie, że nasz matematyk jest pilotem? No co ty? Zdziwili się kumple. Zaraz jednak przyszedł pan Różnicki i na wyjaśnienia nie starczyło czasu. W połowie lekcji Bartuś nie wytrzymał. Proszę pana, czy latanie jest trudne? Pan Różnicki spojrzał na Bartusia jak na wariata. Co ci strzeliło do głowy? Nic mi nie strzeliło. Obruszył się Bartuś. Po prostu słyszałem, że pan stale obniża loty. To musi być fantastyczne. Różnicki chrząknął. Kto tak mówi? Zapytał. Mówił pan dyrektor. Pan Różnicki zastrzykotał zębami. Obniżać loty? Wycedził. To znaczy robić coś poniżej swoich możliwości. Widocznie pan dyrektor uważa, że za słabo was uczę. Zaraz się przekonamy, Bartuś. Tak? Do tablicy! Jeden raz teraz, to dla serca. Ale. Nie, ty tu jesteś. Kalina! Alek, zostaw to. Bo jeszcze coś popsuję. Palić za sobą mosty. Pojedziemy gdzieś na weekend? Zapytał Bartuś. Może na wieś do Góralczyków? Tata chrząknął, a mama westchnęła ciężko. Niestety nie możemy tam pojechać, wyjaśniła. Tata spalił za sobą mosty. Naprawdę? Bartusiowi zaświeciły się oczy. A mnie to nawet zapałek nie wolno palić. Nie o to chodzi, roześmiała się mama. Po prostu tata tak się pokłócił z góralami, że nie mamy już po co tam jechać. Bartuś spojrzał zdziwiony na tatę. O tę kurę, co ją przejechałeś? Nie! Warknął tata. O tę krowę, co zjadła mi spodnie. Patrzeć wilkiem. Ludzie czasami się ze sobą spierają. Nawet mama z tatą. Do takich wniosków doszedł Bartuś, słuchając kłótni swoich rodziców. Wreszcie jednak ucichli. Niestety nie na długo. No co tak patrzysz na mnie wilkiem? Zapytała nagle mama. Wilkiem? Bartuś spojrzał na to z zaciekawieniem. Ale nie zauważył żadnego wilka. Mama chciała powiedzieć wrogo. Wyjaśnił ponurym głosem tata. Sama wiem, co chciałam powiedzieć. Warknęła mama. Czyżby? Zapytał tata. W tym momencie ktoś zapukał do drzwi. Mama poszła i otworzyła. Po chwili do pokoju wkroczyła babcia Bartuś. Co tu się dzieje? Zapytała. Bartuś zastanawiał się, co odpowiedziałby na miejscu taty. Ale żadna odpowiedź nie padła. Tata tylko siedział i patrzył na babcię zającem. Piąta woda po kisielu. Nie ma to jak niespodziewane wizyty. Alarm! Krzyknęła mama, odkładając słuchawkę telefonu. Zaraz tu będzie wujek Arek. Kto to jest wujek Arek? Chciał powiedzieć Bartuś. Mimo, że z całych sił wyciężał pamięć, nie mógł sobie przypomnieć wujka o tym imieniu. No, zawahała się mama. Wujkiem to go tylko nazywamy, ale to chyba jakaś nasza rodzina. Wujek okazał się sympatycznym, tękim brataczem o czerwonych policzkach.
Mamie przywiózł wełniany szal, Bartusiowi orzechy, a tatę poklepał po plecach. Zaraz tych zapytał, czy gdzie może wysuszyć płaszcz, bo cały jest przemoknięty. To przez ten kisiel? Zapytał Bartuś. Przez co? Zdziwił się wujek. A raczej nie przez kisiel. Plątał się Bartuś mimo rozpaczliwych znaków, jakie dawała mu mama. Tylko przez piątą wodę? Piątą wodę? Wujek popatrzył niepewnie na rodziców Bartusia. Nie wiedział, że ich dziecko jest lekko świnięte. Nagle jednak cień zrozumienia przełknął mu po twarzy. Aaaa! Roześmiał się. Piąta woda po kisielu. O to ci chodzi, tak? Bartuś pokiwał głową. Tak się mówi o jakiejś bardzo dalekiej rodzinie. Wyjaśnił. Bo rozumiesz, siostra mego wuja była stryjenką ciotecznego brata wujaka, czyli twojego taty. Czyli ja jestem taka piąta woda. Po kisielu. Dokończył Bartuś i roześmiał się, bo bardzo ten wujek przypadł mu do gustu. Pies ogrodnika. Dziadek Bartusia od dawna już nie pracuje, bo jest na emeryturze i bardzo to sobie chwali. Jakież więc było zdziwienie Bartusia, gdy dowiedział się, że... Podobno zatrudniłeś się u ogrodnika, wypalił Bartuś patrząc na dziadka. I to jako pies. Dziadek zaczął warczeć, a potem skomleć, aż wreszcie rozszczekał się w niebo głosy. Minęło dobrych parę chwil, nim Bartuś zorientował się, że dziadek po prostu pęka ze śmiechu. Założę się, wycharczał po jakimś czasie, że to babcia nazwała mnie psem ogrodnika. Bartuś przytaknął zdumiony. Pies ogrodnika to ktoś, kto sam czegoś nie zrobił, ale i komu innemu zrobić tego nie pozwala. Wyjaśnił dziadek. A babcia jest na mnie zła, bo nie pozwalałem jej upiec kurczaka, który leży w naszym zamrażalniku. Sam chcę to zrobić, tylko jakoś nie mam na to czasu. Rozumiesz? Bartuś westchnął. Co za rodzinka. Pięta Achillesa. Bartuś wraz z rodzicami został zaproszony do babci na obiad. Wszystko było pyszne, ale gdy babcia oświadczyła, że teraz poda upieczone przez ciebie ciasto, zapadła cisza. Bądźcie dzielni, szeptał dziadek. Ciasto na pierwszy rzut oka prezentowało się zupełnie przyzwoicie. Było polane lukrem, pachniało jak należy i naprawdę nie zasłużyło sobie na wszystkie ponure spojrzenia. Bartuś przyglądał mu się ze zdumieniem. Babciu, zapytał, a jakim cudem ono mieści się w bucie? Babcia popatrzyła na wnuczka jak na wariata. No, zawahał się Bartuś. Ciasta to podobno twoja jakaś tam pięta. Ach, tak, wycedziła babcia patrząc na rodziców Bartusia. Chciałeś powiedzieć Achillesa, czyli to jest mój słaby punkt, tak? Nie umiem piec ciasta. Ależ kochanie! Dziadek pośpieszył rodzicom na ratunek. Pyszne ciasto, naprawdę! Tak! Tak, pyszne! Wybełkotał tata, pakując do ust ogromny kawał ciasta. Najlepsze ciasto z zakalcem, jakie jadłem. Bartuś zrozumiał, że i on miał piętę Achillesa. Nie umie trzymać języka za zębami. Płonne nadzieje. Bartuś to dobre dziecko, ale gdy usłyszał, że jego wychowawczyni ma grypę, o mało nie oszalał z radości. Hurra! Wrzasnął. Na pewno zwolniony wcześniej z lekcji. Tak sądzisz? W drzwiach klasy stał pan dyrektor i przyglądał się Bartuszowi z kwaśnym uśmiechem. Płonne nadzieje! I poszedł. Jakie nadzieje? Oszołomiony Bartuś popatrzył na kumpli. Zanim mu jednak ktoś zdążył odpowiedzieć, do klasy weszła pani Ela, praktykantka. Wyjmujemy zeszyty, zakomentowała. Bartuś, dlaczego tak sterszysz? Siadaj. Myślałem, że nie będzie lekcji, wypąkał Bartuś. To źle myślałeś, odparła pani Ela. A jutro? Chciał wiedzieć Bartuś. Taka gryba trwa chyba z miesiąc. Płonne nadzieje. Syknął ktoś z tyłu.
Najwyżej 2 tygodnie. I nie ma co liczyć na więcej, dodała pani Ela. Pozjadać wszystkie rozumy. Wychowawczyni Bartusia znowu była chora, musiała więc zastąpić pani Ela, praktykantka. Czemu oczywiście nikt się nie zmartwił. Dzisiejsza lekcja będzie nietypowa, oświadczyła pani Ela. Nie będę was pytała przeciwnie. To wy możecie zapytać mnie o wszystko, co was interesuje. Bartuś natychmiast podniósł rękę. Jak pani to robi? Zapytał. Że jest pani tak szczupła, mimo że tyle pani je? Pani Ela aż otworzyła buzię ze zdziwienia. A skąd wiesz, ile ja jem? Zapytała po chwili. Pan dyrektor mówił... Martuś wydawał się niewzruszony. Że zjadła pani chyba wszystkie rozumy. Pani Ela oblała się rumieńcem. Chyba coś źle zrozumiałeś. Wykrztusiła. Zjeść wszystkie rozumy znaczy być przemądrzałem, być wysokiego mniemania o swojej wiedzy i inteligencji. Pan dyrektor mówił coś jeszcze? Tak, odparł Bartuś. Że zupełnie po pani nie widać tych wszystkich zjedzonych rozumów. Przygwoździć spojrzeniem. Czego jak czego, ale remontów to Bartuś nie znosi. Podobnie zresztą jak jego tata. Bo nie dość, że jest wtedy bałagan, to jeszcze później trzeba sprzątać. A jak jest już posprzątane, to przychodzi na inspekcję babcia i zawsze krytykuje. A to, że ściany pomalowane są nie na taki kolor, a to, że podłoga krzywa... Szybko, szybko! Poganiała mama Bartusia. Zaraz przyjdzie babcia, a wy od rana guzdrzecie się jednym gwoździem. Tata spojrzał na nią ponuro. Rzeczywiście, od rana próbował wbić gwoźdź w ścianę nad kanapą. Ale czy to ściana była za twarda, czy gwoździe za miękkie, dość, że wszystkie się wyginały. Co za tym idzie? Obraz, który rodzice Bartusia otrzymali w prezencie ślubnym od babci właśnie, nie mógł powrócić na swoje miejsce. W tym momencie rozległ się dzwonek do drzwi. O! Ucieszył się Bartuś. Babciu, może ty wbijesz gwóźdź? Ja? Obruszyła się babcia. No co? Bartuś popatrzył na nią zdziwiony. Tata mówił, że nikt tak jak ty nie potrafi przygwoździć spojrzeniem. Przygwoździć spojrzeniem? Wysyczała babcia, wpatrując się z nieruchomiałego tatę. To znaczy spojrzeć na kogoś takim wzrokiem, że ta osoba aż zamiera z wrażenia. Jak tata w tej chwili? Upewnił się Bartuś. Chciał powiedzieć coś jeszcze, ale tata przygwoździł go spojrzeniem. Ranny ptaszek. Stryjek Łukasz, daleki krewny taty, to prawdziwy ranny ptaszek. Tak przynajmniej Bartuszowi mówiono. Ale czy to znaczy, że jest poraniony? Zastanawiał się Bartusz. Czy też, że także ptaszki można wypatrzyć tylko z rana? Na wszelki wypadek, jadąc do stryjka w odwiedziny, zabrał ze sobą bandaż i pokarm dla kanarków. Stryjek mimo wczesnej pory czekał na stacji. Nie tylko nie był pokrwawiony, ale i nie przypominał żadnego znanego Bartusiowi ptaszka. Mimo to przy powitaniu Bartuś wyciągnął w jego stronę torebkę z kanarkowym przysmakiem. Biedne dziecko, rozczulił się stryjek. Takie głodne. Szybko w domu czeka śniadanie. W samochodzie mama pochyliła się nad Bartusiem. Co ci strzeliło do głowy? Ranny ptaszek, westchnął Bartuś. To nie jest ktoś, kto przypomina ptaszka, tak? To ktoś, kto bardzo wcześnie wstaje, warknęła mama. Dorośli wszystko komplikują. Robić coś na pół gwizdka. Babcia Marysia znowu obraziła się na tatę Bartusia. Mimo, że tata od ponad tygodnia pomagał jej przy remoncie mieszkania. Ale jak pomagał? Piekliła się babcia Marysia. Na pół gwizdka. Dziękuję bardzo za taką robotę. Bartuś spojrzał na usmalonego farbami tatę. A gdzie masz drugą połowę tego gwizdka? Zapytał. Babci chodzi o to,
wysapał ze złością tata. Że wkładam w ten remont tylko połowę sił, a nie angażuję się za bardzo w pracę. Ale jak mam się zaangażować, skoro cokolwiek zaczynam robić, zaraz babcia mnie przygania i mówi, że sama zrobi to lepiej. Robić coś po łebkach. Bartosz i tata oglądali właśnie mecz, gdy do pokoju weszła mama. Dzisiaj twoja kolej, oświadczyła, stawiając przed tatą odkurzacz. Nie teraz! Syknął tata. Podczas przerwy! I rzeczywiście, ledwo sędzia zakończył pierwszą połowę, tata chwycił odkurzacz i zaczął miotać się z nim po całym mieszkaniu. 10 minut później siedział przed telewizorem. To jest twoim zdaniem odkurzone? Zapytała mama, patrząc na wgniecione w dywan okruchy po cieście. Jak już coś robisz, to nie po łebkach, bardzo proszę. Nie po łebkach? Bartuś rozejrzał się ze zdziwieniem. Nigdy nie widział ani jednego łebka. Czyli niedokładnie, wyjaśniła mama. Byle jak, twój tata wszystko tak robi. Czy mogę obejrzeć mecz? Zdenerwował się tata. Miałeś odkurzyć. Odkurzyłem! A podłączyłeś chociaż ten odkurzacz do prądu? Tata otworzył szeroko usta. Nie wyglądał w tym momencie najmądrzej. A widzisz? Westchnęła mama. Zapewniam cię, że odkurzałoby ci się znacznie łatwiej. Robi ci do kogoś maślane oczy. Rodzice Bartusia postanowili wydać przyjęcie z okazji 10. rocznicy ich ślubu. Co za radość! Przyszli dziadkowie, wujkowie, ciotki, jacyś dalecy kuzyni, jakieś stryjenki, a jakby tego było mało, także znajomi rodziców. Wśród nich pani Halinka, koleżanka mamy z pracy. Zajmij się nią, dobrze? Poprosiła mama, podchodząc do Bartusia. Może chce coś jeść czy pić? I poszła witać kolejnych gości. Bartuś poszedł do kuchni. Po chwili wrócił z maseliczką w ręku. Proszę, powiedział, podając masło pani Halince. Na pewno się pani przyda. Dziękuję, bąknęła zaskoczona pani Halinka. Ale ja nie będę chyba jadła. To nie do jedzenia, tylko do zrobienia maślanych oczu. Wzruszył ramionami Bartuś. Wujek Grzesiek stoi przy oknie. Panią Halinkę zamurowało. No co? Bartuś poczuł, że coś chyba jest nie tak. Mama mówi, że pani zawsze robi maślane oczy na widok wujka Grzeszka. Czyli, że się w nim podkochuję? Zasapała pani Halinka. Że mi się ten twój wujek podoba, tak? No nie wiem. Wzruszył ramionami Bartuś. Ale jeśli masło pani nie pasuje, mogę przynieść margarynę. Robić w konia. Bartuś wszedł do pokoju i spojrzał z podziwem na tatę. Tato, ty naprawdę umiesz czarować? Zapytał po chwili. Tata popatrzył na Bartusia z lekkim niepokojem. Co ci przyszło do głowy? Zapytał. No bo dzwoniła babcia i mówiła, że zrobiłeś ją w konia. Wyjaśnił rozemocjonowany Bartuś. Ale powiedz jak, znasz zaklęcie, a może zamienisz kogoś w żabę? Tata odłożył gazetę i przybrał niezbyt mądry wyraz twarzy. Dzisiaj jest czwartek czy piątek? Zapytał w końcu. Piątek, odpowiedział Bartuś. A to kiedy babcia będzie koniem? Ale tata zamiast powiedzieć, zerwał się na równe nogi i pognał do przedpokoju. Po chwili był już gotowy do wyjścia. Robić w konia! Wysapał. To znaczy oszukać kogoś. Obiecałem babci, że wytrzepię dzisiaj dywany, bo jutro ma imieniny. Cześć! I już go nie było. Rozmieniać się na drobne. Wujek Grzesiek, ulubiony wujek Bartusia, zawsze potrafi go czymś zadziwić. Wujku, to prawda? Bartuś skakał wokół wujka Grzeszka, jakby był małą kauczukową piłeczką. Nauczysz mnie? Wujek Grzesiek popatrzył na niego ze zdumieniem. Rodzice Bartusia także mieli zaskoczone miny. Czego mam cię nauczyć? Nie udawaj, że nie wiesz! Krzyknął roześmiany Bartuś. Rozpadać się na kawałki, rzecz jasna. Wujek Grzesiek dotknął czoła Bartusia. Czyżby biedne dziecko miało gorączkę?
No co? Zaniepokoił się Batuś. Przecież mama mówiła. Co mówiłam? Zapytała oszołomiona mama. Że wujek Grzesiek rozmienia się na drobne. Przypomniał Batuś. Zaległa cisza. Rozmieniać się na drobne. Wykrztusiła wreszcie mama. Znaczy, zajmować się kilkoma rzeczami naraz. Zamiast jedną. Dodał roześmiany wujek Grzesiek. Twoja mama zawsze miała do mnie pretensje, że zamiast zająć się wyłącznie studiami, pracuję chodząc na judo, ucząc się grać na gitarze, wspinam się po górach i jeżdżę na rolkach. Batuś był zawiedziony. Tak się rozmieniać to i ja potrafię. Rzucać słowa na wiatr. Tata Bartusia to najwspanialszy tata na świecie. Ma jednak pewną wadę. Jest leniwy. Tato! Bartuś stanął między kanapą a telewizorem. Pójdziesz ze mną na podwórko? Tata! Jęknął tata. Oglądam film. Programy w piłkę. Kusił Bartuś. Możemy popuszczać latawca. Tata zrobił nieszczęśliwą minę. Głowa mnie boli. Wystękał. Poza tym mam duszności. Bo za mało się rusza. Powiedział zdenerwowany Bartuś. Chodź porzucamy sobie słowa na wiatr. Tata wybałużył na Bartusia oczy. Co ty gadasz? Pytał zaskoczony. No chyba lubisz to robić. Odpowiedział niespieszony Bartuś. Babcia mówiła, że często rzucasz słowo. Babcia żartowała. Przerwał mu tata. Rzucać słowa na wiatr to znaczy obiecywać coś, a potem nie dotrzymywać słowa. A ja babci zreperuję pralkę, zobaczysz. Idziemy. Zerwał się z kanapy. Dokąd? Tym razem to Bartusia zatkało. Na basen! Tata ruszył do przedpokoju. Obiecałem przecież, że pójdziemy na basen. Ale to było przed wakacjami. Wybełkotał Bartuś. Nieważne kiedy! Wykrzyknął tata. Grunt to nie rzucać słów na wiatr. Rzucić okiem. Bartuś lubi oglądać horrory, co nie znaczy, że chciał być bohaterem jakiegoś z nich. Gdy usłyszał, że w sobotę ma przyjść elektryk, aby rzucić okiem na psujący się telewizor, bardzo był tym przestraszony. Nie powinniśmy powiadomić policji? Zapytał. Albo pogotowia? Tata zaczął się śmiać. Rzucić okiem! Wyjaśnił wreszcie. To znaczy przyjrzeć się czemuś, zerknąć na coś, popatrzeć. Rozumiesz? Bartuś skinął głową, a potem poszedł porzucać okiem z balkonu. Siedzieć komuś na karku. Ostatnie 2 tygodnie sierpnia Bartuś miał spędzić na wsi u stryjka Łukasza, co ogromnie go cieszyło. Po pierwsze, bardzo lubił stryja Łukasza, a po drugie, bardzo lubił wujka Grześka, a wujek Grzesiek od dłuższego czasu siedział na wsi u stryja właśnie. Leczył tu rany po rozstaniu z narzeczą. Po parogodzinnej podróży pociąg zatrzymał się wreszcie na niedużej stacyjce. Wujek i stryj już czekali. Bartuś wyskoczył z pociągu, odnaleźć ich wzrokiem i... Skrzywił się zawiedziony. A ja myślałem, stryjku, że ty cały czas nosisz wujka na barana. Stryj Łukasz zbaraniał, wujek Grzesiek też. Dlaczego stryj miałby mnie nosić? Wykrztusił wujek Grzesiek. Bo mama mówiła, wyjaśnił Bartusz, że prawie od 2 miesięcy siedzisz stryjkowi na karku. Nie mogłeś posiedzieć do dzisiaj? Siedzieć komuś na karku lub na głowie, wymamrotał zaczerwieniony wujek Grzesiek, znaczy wykorzystywać czyjąś gościnność, męczyć kogoś swoim towarzystwem, być gdzieś, gdzie nie jest się oczekiwanym. Jeśli tylko będę mógł się kiedyś zrewanżować stryjowi, to... Stryj Łukasz nie bardzo wiedział, jak się zachować. To co? Zapytał Bartuś. Po to tylko, żeby przerwać milczenie. Ponosisz stryjka na barana? W chwili wszyscy ryknęli śmiechem. Siedzieć na walizkach. Bartuś nie mógł się już doczekać wizyty u wujka Grześka.
Po pierwsze, bardzo go lubił, a po drugie, był ciekaw, czy wujkowi uda się pisać do Księgi Rekordów Guinnessa. No i jak, wujku? Krzyknął Bartuś, ledwo wujek otworzył drzwi swego mieszkania. Udało się? Wujek Grzesiek popatrzył na Bartusza ze zdziwieniem, a potem przeniósł wzrok na jego rodziców. O co mu chodzi? Zapytał. No pobiłeś ten rekord w siedzeniu na walizce, czy nie? Zniecierpliwił się Bartuś. Tata mówił, że już od ponad 2 tygodni siedzisz na walizkach. Pewnie chcesz się znaleźć w Księdze Rekordów Guinnessa, tak? Wujek Grzesiek kryknął śmiechem. Ha, ha, ha. I długo trwała, nim się wreszcie opanował. Siedzieć na walizkach? Powiedział w końcu. Znaczy być gotowym do podróży. Oczekiwać na wyjazd. Od ponad 2 tygodni czekam na paszport, ale gdy tylko go dostanę, jadę do Indii. Skakać wokół kogoś. Wujek Grzesiek, najulubieńszy ze wszystkich wujków Bartusia, znowu się zakochał. Tym razem w niejakiej Ilonce. To jest Ilonka. Powiedział, przedstawiając Ilonkę Bartusiowi i jego rodzicom. To były właściwie jedyne słowa, jakie zamienił z nimi tego wieczora. Pozostałe godziny spędził szepcząc coś Ilonce do ucha, nakładając na talerz Ilonki co smakowicze kąski, wlewając wina do kieliszka Ilonki i nie dopuszczając do Ilonki pozostałych gości. Dlaczego on wokół niej tak skacze? Mruknął tata. Jak to skacze? Bartuś popatrzył ze zdziwieniem na drugi koniec stołu. Wujek Grzesiek w tym momencie właśnie karmił Ilonkę winogronami. Skakać wokół kogoś, powiedziała mama, znaczy zajmować się kimś, troszczyć się o kogoś. Żadną gorliwością, wpadł jej w słowo tata. Mama popatrzyła na te ponuro. Nie miałam nic przeciwko temu, wycedziła. Gdybyś robił to samo. Też mam skakać wokół Ilonki? Znudził się tata. Wokół mnie, syknęła mama i ze złością sięgnęła po winogrona. Słomiany zapał. Bartuś odnalazł tatę w miejscu, którym odnaleźć go najłatwiej. Przed telewizorem. Zanim jednak zdążył się odezwać, przy tacie stanęła mama. W ręku trzymała 2 pędzle, na głowie miała zabawną czapeczkę z papieru. Mieliśmy przemalować przedpokój, powiedziała mama z wyrzutem. Przecież to był twój pomysł. Tata zrobił nieszczęśliwą minę. Jak to? Zdenerwował się Bartuś. Mieliśmy pójść na basen. W tym momencie rozległo się pukanie do drzwi. Dzień dobry. Powiedział jakiś pan. Jestem nauczycielem angielskiego. Czy? Tak jest. Mama wskazała na Lowi kanapę. Mój mąż na pewno bardzo się ucieszy. Tata się nie ucieszył. Przepraszam, powiedział speszony nauczyciel. Przed tygodniem wydawał się pan bardzo zapalony do nauki angielskiego. A wczoraj? Mama nie darowała sobie przyjemności. Do malowania. A przedwczoraj? Bartuś spojrzał na tatę z wyrzutem. Do pływania. Naprawdę? Jęknął tata. Od jutra codziennie będę się uczył znaczenia jakichś powiedzonek. Zacznę od wyjaśnienia, co znaczy słomiany zapał. Smalić cholewki. Wujek Grzesiek, ulubiony wujek Bartusia, zachowuje się ostatnio dziwnie. Ciągle wzdycha, milczy, patrzy w sufit lub za okno. I w ogóle trudno się z nim dogadać. Wujku, co ci jest? Zapytał Bartuś podczas niedzielnego obiadku. Ale wujek Grzesiek spojrzał na niego nieprzytomnym wzrokiem i nic nie odpowiedział. Podobno smali cholewki do jakiejś dziewczyny, wyjaśniła w kuchni mama. I chyba słabo mu to idzie, zachichotał tata. Zdumiony Bartuś poszedł do przedpokoju i dokładnie obejrzał buty wujka Grzeszka. Nie były to typowe wysokie buty z cholewami, już raczej zwykłe trzewiki. Powiedzmy, że z cholewkami. Choć Bartuś obracał je na wszystkie strony, nie znalazł śladów przysmalania. Za to wieczorem, gdy wujek Grzesiek szykował się do wyjścia... Co to jest? Bartuś usłyszał jego wrzask.
Wujek Grzesiek wpatrywał się w swoje osmalone buty i miał taką minę, jakby zamierzał powiedzieć o tym coś brzydkiego. No chciałem pomóc, wymamrotał Bartuś. Słyszałem, że nie wychodzi ci smalenie cholewek. Tata i mama ryknęli śmiechem. Smalić cholewki, wykrztusił wreszcie wujek Grzesiek. To znaczy zalecać się do kogoś. Ale w tych butach to chyba nie będę wyglądał najlepiej. Spiec raka. Niedaleko domu stryja Łukasza jest staw, w którym mieszkają raki. Bartuś uwielbia na nie patrzeć. Pytanie jednak, czy raki uwielbiają, gdy ktoś na nie patrzy? Pierwszego dnia po przyjeździe Bartusia żaden się nie pokazał. Bartuś wrócił do domu rozczarowany. A tam... Co za gmina! Zajęczała mama, zaśmiewając się w niebogłosy. Bartuś spojrzał na nią pytająco. Twój tata piekł pięknego raka! Wykrztusiła. Bartuś popatrzył na wyraźnie zawstydzonego tatę. Okręcony kusym ręcznikiem stał pod drzwiami łazienki i drapał się po nagim brzuchu. Jak mogłeś? Bartusiowi zakręciły się łzy w oczach. Przecież zostały jeszcze kanapki. Ich na drogę. Zamiast okazać skruchę, tata pos... Spiec raka, to znaczy zaczerwienić się ze wstydu. Wyjaśnił. Poszedłem do łazienki, wskoczyłem do wanny i okazało się, że ktoś już w niej jest. Kto? Zapytał zdumiony Bartuś. Ja. Odparła narzęczona stryjka Łukasza, wychodząc z łazienki. Mimo zielonej maseczki na twarzy widać było, że i ona spiekła raka. Spiorunować wzrokiem. Babcia Bartusia wiadoliła, że przez te upały wyschną wszystkie rośliny w jej ogródku. Codziennie spoglądała z nadzieją w niebo i codziennie wzdychała rozczarowana. Nigdzie ani jednej chmurki. Dlatego Bartuś postanowił sprowadzić deszcz. Zapalił ognisko, pomalował twarz na żółto, a potem zaczął tańczyć między grządkami. Dokładnie tak samo jak aborygeni, gdy przeciąga się susza. Po chwili przyleciała babcia. Co ty robisz? Zapytała, patrząc ze zgrozą na podeptane sadzonki. Staram się sprowadzić burzę. Wyjaśnił speszony Bartuś. No to prawie ci się udało. Wycapała babcia. Prawdzie? Jeszcze nie pada, ale właśnie piorunuje cię wzrokiem. Bartuś spojrzał na nią pytająco. Piorunować kogoś wzrokiem. Wycedziła babcia, wbijając w Bartusia stalowe spojrzenie. To znaczy popatrzeć na kogoś groźnie, karcąco. Może chcesz, żebym jeszcze zagrzmiała, co? Ale Bartuś nie chciał. Stawać na rzęsach. Któregoś dnia wujek Grzesiek i jego nowa dziewczyna, Ala, zabrali Bartusia do wesołego miasteczka. Zabawa była przednia. Jeździli po kilka razy na wszystkich możliwych karuzelach. Jedli lody, straszyli się w pałacu strachu, pękali ze śmiechu w gabinecie krzywych luster. A jednak Bartuś był trochę zawiedzionym. Nie podobało ci się? Ala popatrzyła na Bartusia ze zdziwieniem. Bardzo mi się podobało. Zapewnił Bartuś. Tylko, że wujek miał stawać na rzęsach, a tu nic. Wujek Grzesiek wybałuszył na niego oczy. Jak to? Zapytał. O jak to, jak to? Zirytował się Bartuś. Przecież sam słyszałem, że mama mówiła do taty, że będziesz stawał na rzęsach, żeby zrobić dobre wrażenie na tej pani. Popatrzył na Ale. Że taki niby jesteś czarujący i opiekuńczy i byłem ci potrzebny, żebyś pokazał, jak to się troszczysz o dzieci. Wujek Grzesiek nawet słowa nie umiał wykrztusić. Za to Ala słaniała się na nogach ze śmiechu. Stawać na rzęsach, wyjaśniła wreszcie zakłopotanemu trochę Bartusiowi. Znaczy robić wszystko, co tylko możliwe, żeby osiągnąć jakiś cel. Bardzo się o coś starać, usilnie o coś zabiegać. Trzeba przyznać, że twojemu wujkowi
się udało. Naprawdę? W wujkach Grześka wstąpiło nowe życie. To może przyjdziemy tu i jutro? Dobrze. Pokiwała głową Ala. Lecz z Bartusiem, inaczej nie idę. Strach ma wielkie oczy. Bartuś postanowił nauczyć się jeździć na nartach, a że spędził ferie w górach u stryjka, okazji ku temu było wiele. Najpierw idź na to wzgórze za stodołą, poradził stryjek. Na wzgórze? Zdenerwował się Bartuś. Wzgórze było niewiele wyższe od stodoły. Dobre dla małych dzieci, a nie dla Bartusia. Ale stryj nawet nie chciał na ten temat dyskutować. Bartuś mrucząc, coś ze złością, wlazł na szczyt, przypiął narty, wyprostował się i... Wrzasnął, czując, że narty same ruszają. Stryj stał gdzieś w dole, malutki jak krasnal. Stodoła wydawała się nie większa od psiej budy, a narty pędziły niczym torpedy. Stryjku, ratuj! Stryj zamiast ratować pękał ze śmiechu. Dopiero gdy Bartuś padł jak długi, podniósł go i otrzepał ze śniegu. Wielka ta góra, co? Zapytał. Bartuś odwrócił się zdumiony. Teraz góra nie była aż tak duża. Strach ma wielkie oczy, powiedział stryjek. Jak człowiek się boi, to wszystko wydaje się większe niż jest w rzeczywistości. Góra jest wyższa, wyższa. Klasówka trudniejsza, a noc ciemniejsza. Ale to tylko złudzenie. Bartuś pokiwał głową i postanowił jeździć na nartach po łące. Strzelić byka. No i jak było? Zapytał Bartuś, gdy jego rodzice wrócili już do domu. Pani Krysia, koleżanka mamy z pracy, wreszcie znalazła sobie narzeczonego. I z tej okazji postanowiła wydać przyjęcie. Daj spokój! Mama machnęła tylko ręką. Tata strzelił takiego byka, że nie wiem, jak się jutro pokaże w pracy. Strzeliłeś do byka? Bartuś popatrzył na tatę z oburzeniem. Nie do byka, tylko tak w ogóle. Tata uśmiechnął się krzywo. Strzelić byka to znaczy popełnić błąd, nie tak pomylić się i zrobić głupstwo. Bartuś spojrzał na niego z ciekawością. A co takiego zrobiłeś? Zapytał zaintrygowany. No proszę, pochwal się dziecku, powiedziała mama. Oj, nic wielkiego. Tata wzruszył ramionami. Podszedłem do jakiegoś staruszka na przyjęciu i zapytałem, czy jest dziadkiem pani Krysi. No i? Bartuś zerknął na mamę. Mama westchnęła ciężko. Ojej. No i okazało się, mruknął tata, że to jest ten jej narzeczony. Trzy uszami. Bartuś dawno już zauważył, że ilekroć w ich domu pojawia się wujek Grzesiek, tylekroć przychodzi też pani Halinka, koleżanka mamy z pracy. Nic dziwnego, mruknęła kiedyś mama. Wystarczy, że przypadkowo wspomnę o wujku Grześku, zaraz Halinka strzyże uszami, a przecież jak już przyjdzie, to jej nie wygonię, prawda? Strzyże uszami? A co strzyże? Zapytał Bartuś. Może byśmy zabrali ją na wieś do dziadka, przestrzygłaby trawnik. I oczami wyobraził, widział już panią Halinkę, jak czołga się po trawniku, napędzana jedynie opowieściami o wujku Grześku. Mama parsknęła śmiechem. Chciałam powiedzieć, że podsłuchuje, wyjaśniła. Słucha ukradkiem wszystkiego, co mówię o wujku Grześku. Może się w nim zakochała? Może, westchnął Bartuś. Szkoda, że nie można tego jakoś wykorzystać. Suszyć komuś głowę. Bartuś nie lubi się opalać. Uwielbia za to kąpiele. Potem siedzi przy rodzicach na kocu i szcząka zębami. Wytrzyj się, mówi mama. Głowę też. Nie wysuszysz mi? Pyta Bartuś. Dlaczego miałabym ci suszyć? Dziwi się mama. Jesteś już duży, a tacie to suszysz. Obraża się Bartuś. Jak to? Mama patrzy na tatę szeroko otwartymi oczami. No tak,
burczył obrażony Bartuś. Mało to razy słyszałem, jak babcia mówiła, że ciągle suszysz tacie głowę. Tato chrząknął i zaczął udawać, że śpi. Babcia zapewne chciała powiedzieć, wyjaśnia nieszczerym uśmiechem mama, że często czynię tacie jakieś wyrzuty, na przykład, że znowu śmieci nie wyrzucił. Ale to nie znaczy... Synu! Przerwał jej tata. Lepiej wytrzyj głowy, bo jak zachorujesz, to mama będzie ci suszyła głowę, że jej nie posłuchałeś. Tak sądzisz? Zapytała mama. A Bartuś, żeby nie słyszeć dalszego ciągu tej rozmowy, poszedł się znowu wykąpać. Szyć coś grubymi nićmi. Bartuś porwał nowe spodnie. Ale mama ci da, powiedział tata. Potem jednak zrobiło mu się żal. Dobra, daj, zaszyję. Powiemy, że tak było. Nie ma mowy, mruknął Bartuś. Sam zaszyję. Dlaczego nie ja? Zadziwił się tata. Bartuś wzruszył ramionami. Bo babcia mówi, wyjaśnił po chwili, że ty wszystko szyjesz grubimy nićmi. Tata parsnął śmiechem. Chciała powiedzieć, rechotał, że ja niezbyt zręcznie kłamię. Naraz przestał się śmiać. Co? Wykrzyknął zdenerwowany. Przecież ja w ogóle nie kłamię. Bartuś uśmiechnął się kwaśno. Trzymać się za kieszeń. Po południu Bartuś wybrał się wraz z rodzicami na zakupy. Krążąc między sklepowymi półkami natknęli się na panią Krysię, koleżankę mamy z pracy i jej podstarzałego narzeczonego. Znacie się? Zaszczebiotała pani Krysia. To jest Lucjan, mój narzeczony. A to? Przerwał jej Lucjan. Przecież my się już znamy. Tylko tego młodego człowieka nikt mi jeszcze nie przedstawiał. Lucjan wyszczerzył zęby i pochylił się nad Bartusiem. Ja coś tam o panu słyszałem. Bąknął Bartuś. Pani Krysia poruszyła się niespokojnie. Tak? Ucieszył się Lucjan. A co na przykład? Chyba same kłamstwa. Powiedział Bartuś, patrząc z wyrzutem na znieruchomiałych rodziców. Że na przykład cały czas trzyma się pan za kieszeń. Wszyscy odruchowo spojrzeli na kieszenie spodni Lucjana. Zbaraniały Lucjan zerknął na panią Krysię. Chodzi o to, że jestem oszczędny. Zapytał. I że niechętnie wydaję pieniądze. Misiu! Wybełkotała pani Krysia. Skąd mogę wiedzieć, co temu dziecku chodzi po głowie? Zaraz też przypomniała sobie, że są gdzieś umówieni i pociągnęła Lucjana w stronę kas. Tyle co kot napłakał. Babcia Bartusia jest bardzo fajna, ale ma jedną wadę. Ciągle każe mu jeść. Babciu, nie tak dużo! Jęczał Bartuś na widok pełnego talerza zupy. Przecież przed chwilą jadłeś śniadanie. A ile ty tam zjadłeś? Babcia machnęła ręką. Tyle co kot napłakał. Bartuś poczuł, że zaczyna go mdlić. Co? Wymamrotał. To do mojego talerza napłakał kot? Babcia o mało nie parsknęła śmiechem. Tyle co kot napłakał, czyli bardzo mało. Wyjaśniła. Tak się tylko mówi. Bartuś odetchnął z ulgą i poczuł, jak mu wraca apetyt. Udawać Greka. Bartuś bardzo lubi spać pod namiotem, ale jeszcze bardziej lubi wieczorne ogniska. Niestety nie wszystkie można zaliczyć do udanych. Zimno, powiedziała mama Bartusia, spoglądając na ledwo tlący się ogień. Tata Bartusia owinął się szczelniej kocem, ale była to jego jedyna reakcja. Mało drewna, mruknęła mama, spoglądając wymownie w stronę taty. Ktoś nie porąbał, mimo że obiecał. Tata twardo milczał. No nie udawaj Greka, zirytowała się mama. Bartuś spojrzał na nią zdumiony. To tak wygląda Grek. W tej chwili tata bardziej mu przypominał jakąś przekupkę niż Greka. Udawać Greka, wycedziła mama.
znaczy udawać, że nie wie się o co chodzi. Tata obiecał rano, że... Oj, dobrze, już dobrze. Przerwał jej tata, wysupłując się z koca, a potem westchnąwszy ciężko poszedł porąbać drewno. Upaść na głowę. W sobotę Bartuś wybrał się z rodzicami do babci Marysi i dziadka Staszka. Dziadku, masz jeszcze guza? Bartuś spojrzał ze współczuciem na przeprószoną siwizną głowę dziadka Staszka. A dlaczego miałbym mieć guza? Zdziwił się dziadek Staszek. Jak to dlaczego? Bartuś nie zważał na rozpaczliwe znaki, jakie dawała mu babcia Marysia. Babcia mówiła przez telefon, że upadłeś na głowę i... Nie dokończył jednak, bo dziadek ryknął śmiechem. Upadłem na głowę? Zaśmiewał się dziadek Staszek. Moja droga żona chciała zapewne powiedzieć, że zwariowałem. Prawda, kochanie? Babcia Marysia uśmiechnęła się cierpko. Co też ci przyszło do głowy? Zapytała słodko. To nie upadłeś na głowę? Bartuś był trochę rozczarowany. Kupiłem bardzo starą i bardzo drogą książkę. Wyjaśnił dziadek Staszek. Będzie ozdobą mojej kolekcji. Zresztą chodź, pokażę ci. Babcia poczekała, aż dziadek zniknie w swoim gabinecie i spojrzała na rodziców Bartusia. Mówię wam, westchnęła. Trzeba upaść na głowę, żeby wydać tyle pieniędzy na coś takiego. W gorącej wodzie kąpany. Tata Bartusia potrafił zamknąć się w łazience na godzinę i dłużej. Wchodzi do wanny, bierze gazetę lub książkę i czyta, zapominając o całym świecie. Czasami sobie jednak o nim przypomina. Słuchajcie! Bartuś usłyszał rumor, plusk i nagle ujrzał owiniętego w ręcznik tatę z gazetą w ręku. Idziemy na narty! Pakujcie się! Mama była wyraźnie sceptyczna. Dlaczego ty jesteś taki w gorącej wodzie kąpany? Co? To jest super okazja! Zdenerwował się tata. Trzeba tylko szybko podjąć decyzję. Wyjazd dziś wieczorem. Bartuś poszedł do łazienki. Nie woda nie była bardzo ciepła, ale na wszelki wypadek wypuścił ją i wlał trochę zimnej. Sekundę później rozegrał się dramat. Wrzasnął tata. Bartek, natychmiast chodź tu! W gorącej wodzie kąpany jest ktoś? Mama domyśliła się wszystkiego. To jest bardzo niecierpliwy i wszystko chce robić od razu. Już rozumiesz? Rozumiem. Westchnął Bartuś. Lepiej tam nie pójdę, bo dostanę lanie. Tata jest w gorącej wodzie kąpany nawet wtedy, gdy siedzi w zimie. Widzieć jak przez mgłę. Bartuś namówił dziadka na wspólny wypad do kina. No jak? Zapytał dziadka już w filmie. Podobało ci się? Wiesz, Bartusiu. Dziadek podrapał się w głowę. Trudno powiedzieć. Wszystko widziałem jak przez mgłę. Przez mgłę? Bartuś spojrzał na dziadka ze zdziwieniem. W kinie nie było mgły. Dziadek zachichotał. Tak się tylko mówi. Wyjaśnił. Po prostu słabo widziałem i niewyraźnie. Dlaczego? No cóż. Westchnął dziadek. Zapomniałem okularów. Wieszać na kimś psy. W sobotę Bartuś wyciągnął mamę do zoo. Chciał zobaczyć goryla. Zanim jednak doszli do jego klatki, mama trąciła Bartusia łokciem i wycedziła szeptem. Mój szef! Rozciągnęła usta w sztucznym uśmiechu. Nie skompromituj mnie. Z naprzeciwka nadchodził starszy, gruby pan. Uśmiechał się równie szczerze jak mama. Spacerek? Powiedział, kłaniając się lekko. Spacerek! Odpowiedziała rozpromieniona mama. Bartuś postanowił być miły. Niech pan uważa, powiedział. Za nami idzie kobieta z psem. Mama zamarła, jej szef spojrzał ze zdumieniem na Bartusia. No, speszył się Bartuś. Podobno wszyscy wieszają na panu psy. Mama zachichotała nieszczerze. Ach, ta telewizja.
Złapała Bartusia za rękę i pociągnęła go w boczną alejkę. Niektóre filmy zna już na pamięć. Galopowali za krzaki, zostawiając szefa sam na sam ze swoimi myślami. Wieszać psy! Warknęła mama z ciekłością. To znaczy mówić o kimś brzydkie rzeczy. Idziemy do domu. A góry? Jęknął Bartuś. Już widziałeś. Mama uśmiechnęła się z satysfakcją. Wodzić kogoś za nos. Zauważyłeś? Zapytała mama Bartusia. Ta nowa dziewczyna Grzyśka strasznie go wodzi za nos. Bartuś i jego tata odruchowo spojrzeli w stronę wujka Grzyśka, który w drugim końcu ogrodu usługiwał właśnie swojej narzeczonej. Przed chwileczką wysłała go po kieliszek wina, teraz najwyraźniej życzyła sobie, by przestawił jej leżak. Za nos? Bartuś był wyraźnie zdziwiony. Przecież nawet go nie dotyka. Tata roześmiał się. Taci tylko mówi. Wyjaśnił. Wodzić kogoś za nos znaczy rządzić kimś, kierować, narzucać komuś swoją wolę. Sprytnie kogoś zwodzić. Uzupełniła mama, a potem spojrzała na tatę. Możesz mi przynieść szarlotkę i leżak. I jeszcze przynieś mleczko do opalania, a my tu z Bartusiem przypilnujemy ci miejsca. Tata podrapał się po nosie, westchnął i ruszył w stronę werandy. Paść jak po ogień. Bartuś przyszedł do babci w odwiedziny. Nie chciał zdjąć plecaka, nie chciał nic zjeść, nie chciał nawet usiąść na chwilę. No co? Zapytała babcia. Znowu wpadłeś do mnie jak po ogień? Toś ty! Oburzył się Bartuś. Przecież dzieci nie bawią się zapałkami. Babcia parsknęła śmiechem. Nie o to chodzi, wyjaśniła. Wpaść jak po ogień znaczy na chwilę, na krótko. Ty zawsze tak do mnie wpadasz. Raz, dwa i już cię nie ma. Aha, zrozumiał Bartuś i zdjął plecak. Od dzisiaj będę do ciebie wpadał jak po wodę. Wpaść komuś w oko. A, zgadnijcie, kto dzisiaj przyjedzie do nas na kolację? Zapytała mama Bartusia wchodząc do domu. Pani Halinka! Powiedział Bartuś. A skąd wiesz? Zdziwiła się mama. Bartuś wzruszył ramionami. Co za pytanie, przecież pani Halinka przychodzi ostatnio codziennie. Znowu! Jęknął tata. Nie wystarczy, że widujecie się w pracy. A może to nie o mnie jej chodzi? Wycedziła mama. Niewiele brakowało, a doszłoby do kłótni. Na szczęście przyszła pani Halinka. Nie, to niemożliwe! Krzyknął Bartuś. Krzyknął nagle Bartuś. Nie wierzę w to. Panią Halinkę zamurowało. Zresztą rodziców Bartusia także. Co jest niemożliwe? Pani Halinka uśmiechnęła się niepewnie. Że mój tata wpadł pani w oko. Bartuś pokręcił z powątpiewaniem głową. Ciekawe, jakby tam się zmieścił. Pani Halinka, mama i tata momentalnie zrobili się czerwoni. Musiałeś się przesłyszeć. Wyjąkała mama. Mówiłam, że to mi coś wpadło do oka. Jakieś papro, czy sama nie wiem. Na pewno się przesłyszałaś. Bąknął tata. Paść komuś w oko, to znaczy, że ktoś się komuś podoba. To mamie podoba się jakiś paproch? Zapytał zdumiony Bartuś. Lecz nikt mu nie odpowiedział. Puścić kogoś w maliny. Bartuś bardzo się ucieszył na widok wujka Grzeszka. Cześć wujku! Krzyknął radośnie. Dobre były te maliny? Jakie maliny? Wujek Grzesiek spojrzał na Bartusia z zaciekawieniem. Pani Halinka powiedziała, że wpuściłeś ją w maliny. Oświadczył Bartuś. Mógłbyś mnie też tam kiedyś zabrać. Wujek Grzesiek otworzył ze zdumieniem usta. Ja ją wpuściłem w maliny? Zapytał poirytowanym głosem. Niby kiedy?
Podobno w zeszły piątek, wyjaśnił Bartuś. Mieliście iść razem do kina, ale w końcu zaprowadziłeś ją w te maliny. To kłamstwo! Zasapał wujek Grzesiek. Wpuścić kogoś w maliny znaczy oszukać kogoś, wprowadzić w błąd. Wcale nie obiecywałem pani Halince, że pójdziemy razem do kina. To ona się tak uparła, ale mówiłem, że jeżeli nie zadzwonię, to nic z tego. Bartuś zmarszczył brwi. Czyli pani Halinka i mnie wpuściła w maliny? Zapytał. Na to wygląda. Westchnął wujek Grzesiek i poszli. Wtrącać swoje 3 grosze. Mama Bartusia zaprosiła na niedzielny obiad babcię i dziadka. Tata nie był tym zachwycony, ale Bartuś bardzo. Ledwo usłyszał w przedpokoju głos babci, zaraz podbiegł do niej ze skarbonką. Babciu! Zaczął jęczeć. Rzucisz mi coś do skarbonki? A dlaczego ja, a nie dziadek? Babcia spojrzała na niego ze zdumieniem. Dziadek? Bartuś popatrzył na dziadka. Przecież to ty zawsze wtrącasz 3 grosze. Zapadło milczenie. Babcia spiorunowała wzrokiem najpierw mamę, potem tatę, a na końcu i dziadka, który nie wytrzymał i zaczął się śmiać. No co? Bartuś poczuł się urażony. Przecież to tata tak mówi. Wytrącać 3 grosze! Wykrztusił po chwili dziadek. To znaczy wtrącać się w cudze sprawy, w cudze rozmowy. Często niepotrzebne, rozumiesz? Bartuś zerknął na uśmiechającą się kwaśną babcię. Potem na struchlałego tatę rozumiał. Wyglądać jak pączek w maśle. Wujek Grzesiek obiecał, że na niedzielnym obiedzie w domu babci Marysi pojawi się ze swoją nową narzeczoną, Joanną. Bartuś nie mógł doczekać się tej chwili. Niemniej, gdy już wszyscy zasiedli do stołu, był trochę zawiedziony. Babciu! Spojrzał na babcię Marysię z wyraźnym hojtowaniem. Widziałaś ty kiedy pączek naprawdę? Słucham. Babcia jeszcze nie przeczuwała, co za chwilę się wydarzy. Bartuś odchrząknął i spojrzał na uśmiechniętą od ucha do ucha Joannę. Babcia, może pani wygląda jak pączek w maśle? Wyjaśnił uprzejmie. A ja tak patrzę i... Zamilkł, widząc rozpaczliwe znaki, jakie daje mu mama. Chodziło mi o to, że tak ładnie wykrztusiła zarumieniona babcia, tak zdrowo. Wujek Grzesiek wyglądał na wyraźnie osłupiałego. Reszta towarzystwa też. Tylko Joanna nie mogła się dłużej powstrzymać i parsknęła śmiech. Tak się mówi o ludziach. Wyjaśniła wreszcie. Którzy jak ja właśnie są dość okrągłutcy. Rozumiesz? I gdyby wujek Grzesiek nie oświadczył nagle, że uwielbia pączki, być może Joanna, zaśmiewając się, nie spadłaby z krzesła. Wyglądać jak 5 minut. Tata Bartusia uparł się, że pojedzie na skałkowy, że nauczy się wspinać na najbardziej nawet strome skały, a potem zostanie taternikiem. Gdy 2 tygodnie później Bartuś wraz z mamą ujrzeli go, jak obładowany plecakiem wysiada z pociągu, nie mogli się powstrzymać od jęku. Wyglądasz jak 5 minut. To były pierwsze słowa, jakie zdołała wykrztusić mama. Jak 5 minut? Spytali jednocześnie Bartuś i tata. Schudłeś, zmierniałeś, wyglądasz po prostu źle. Oświadczyła mama. Blado i chorowicie. Tata tylko wzruszył ramionami. Nic dziwnego. Mruknął. Przez ostatnie 14 dni próbowałem zrozumieć, co ja właściwie robię kilkadziesiąt metrów nad ziemią, zaplątany na dodatek w jakieś liny. Więc jak ma wyglądać? A potem westchnął ciężko i poczłapał na postój taksówek. Wyłożyć kawę na ławę. Mężczyzna, nawet jeśli nie ma jeszcze 8 lat, powinien mówić prawdę. Dlatego Bartuś ledwo wszedł do kuchni,
chwycił puszkę z kawą, a potem wysypał jej zawartość na drewnianą ławę, gdzie siedzieli akurat mama i tata. Będę miał marne świadectwo, powiedział ponurym tonem do osłupiałych rodziców. Babcia poradziła od razu włożyć kawę na ławę. Mama i tata spojrzeli na siebie, a potem parsknęli śmiechem. Babcia chciała, żebyś powiedział nam prawdę, wyjaśnił tata. Bez kręcenia. I miała rację, jak widzisz, nawet się nie złościmy, bo nie mamy sił. Wykrztusiła mama. Wyprowadzić kogoś w pole. Bartuś pojechał z rodzicami na wieś do wujka. Fajnie tam było, bo wszędzie wokół rosły lasy, a tuż przy domostwie wujka na niewielkim polu dojrzewały ziemniaki. Każdego wieczora można było upiec w ognisku, a raz to Bartuś z rodzicami zabłądzili w lesie. Nie wiedzieli, czy iść w lewo, czy w prawo. Proponuję, powiedział Bartuś. Wyprowadziła mama. Dlaczego ja? Spłoszyła się mama. Bo przy domu wujka jest pole, wyjaśnił Bartuś. A tata mówi, że ty zawsze każdego potrafisz wyprowadzić w pole. Na pewno trafisz. Tata zrobił się czerwony jak poziomka. Wyprowadzić kogoś w pole, wycedziła mama. To znaczy oszukać kogoś, przechytrzyć. Nie rozumiem więc. Chodźmy, bo się ściemnia. Jęknął tata i pognał przed siebie. Mama i Bartuś w milczeniu ruszyli za nim. Wziąć kogoś do galopu. Bartuś wrócił ze szkoły bardzo wzburzony. Nie pójdę jutro do szkoły, oświadczył gniewnie, rzucając w kąt swój plecak. Ani jutro, ani w ogóle. Dlaczego? Zdziwiła się mama Bartusia. Przecież lubisz chodzić do szkoły. Ale pani powiedziała, że od jutra weźmie nas do galopu. Pożalił się Bartuś. Co to, ja jestem koniem, jestem czy jak? Mama parsknęła śmiechem. Wziąć kogoś do galopu, powiedziała, to znaczy zmusić kogoś, żeby intensywniej bardziej pracował. Naglać kogoś, pani po prostu chce, żebyście zaczęli się lepiej uczyć. Uff. Westchnął z ulgą Bartuś. A już myślałem, że niedługo będę musiał skakać przez przeszkody. Wziąć kogoś na celownik. Bartuś pokazywał właśnie wujkowi Grześkowi nowe klocki Lego, gdy nagle rozległ się dzwonek u drzwi. Otworzę! Krzyknęła mama Bartusia i zaraz potem usłyszeli głos pani Halinki. Wujek, kryj się! Krzyknął spanikowany Bartuś. Najlepiej wejdź do szafy. Ale dlaczego? Wybełkotał zdumiony wujek. Jesteś w niebezpieczeństwie, gorączkowo tłumaczył Bartuś. Podobno pani Halinka wzięła cię na celownik. Wujek Grzesiek nie docenił zagrożenia i zaczął rechotać. Wziąć kogoś na celownik, powiedział po jakimś czasie, to znaczy zwracać na kogoś baczniejszą uwagę, uwziąć się na kogoś, przyglądać się komuś dokładniej. Nie rozumiem, dlaczego pani Halinka miałaby brać mnie na celownik. Bo jest starą panną i chce być twoją żoną? Wypalił Bartuś. Tak przynajmniej twierdzi mama. Co? Wujek Grzesiek zerwał się na równe nogi. Gdzie ta szafa? I czym prędzej się schował. Wziąć się w garść. Tata Bartusia, nie odzywając się do nikogo, siedział przed zepsutym telewizorem. Był ponury jak nigdy. A może to jednak antena? Wujek Grzesiek spojrzał bezradnie na skaczący obraz. Albo coś. Bartuś zerknął na zegar. Właśnie zaczęła się pierwsza połowa, oświadczył. Taki mecz? Jęknął wujek Grzesiek. Taki mecz? No zrób coś, człowieku, nie siedź tak. Przecież robiłem, mruknął tata. Wujek Grzesiek aż pobladł ze złości. Weź się w garść, huknął. Na pewno coś wymyślisz.
Tylko spróbuj! W garść? Zapytał zdziwiony Bartuś. Tata popatrzył na swego syna. Nagle podjął decyzję. Wziął się w garść, wyjaśnił, wstając z kanapy. To znaczy zebrać siły, zmobilizować się, przezwyciężyć przygnębienie. Wiem, co zrobimy. Co? Chórem zapytali Bartuś i wujek Grzesiek. Pójdziemy do sklepu, świadczył tata. Kupić nowy telewizor. Ucieszył się Bartuś. Tata krząknął z zakłopotaniem. Obejrzeć mecz. Bąknął. Przez witrynę. No co, zły pomysł? I poszli. Zakazany owoc. Bartuś wybrał się na bazar. Czy są zakazane owoce? Zapytał w warzywniaku. Pani sprzedawczyni zaczęła się śmiać. A dlaczego pytasz? Bo słyszałem, że są bardzo smaczne. Sprzedawczyni roześmiała się jeszcze głośniej. Zakazany owoc. Wyjaśniła po chwili. To coś, na co się ma ochotę, a czego zrobić nie wolno. Na przykład dzieci nie powinny oglądać filmów dla dorosłych, ale czasami strasznie chcą je zobaczyć. Taki film jest dla nich jak zakazany owoc. Bartuś był zawiedziony. I nieprawda. Ciągnęła sprzedawczyni. Że zakazany owoc jest zawsze smaczny. Czasami tylko smakowicie wygląda. A smakuje jak cytryna. Skrzywił się Bartuś? Właśnie. Pokiwała głową pani sprzedawczyni. Zapuszczać żurawia. Szkoła to nie zoo. Wie to każdy, kto do szkoły chodzi lub kiedyś chodził. A jednak... Słuchajcie, powiedziała wychowawczyni Bartusia, stojąc przed tablicą. Jeżeli zobaczę w czasie dyktanda, że ktoś zapuszcza żurawia do zeszytu kolegi lub koleżanki, natychmiast wyproszę tę osobę z klasy. Bartuś rozejrzał się dookoła ze zdumieniem. Co tej wychowawczyni strzeliło do głowy? Nie zdąży jednak nad tym się zastanowić, bo Asia z pierwszej ławki wybuchła nagle płaczem. Co ci jest, dziecko? Zapytała skoncernowana wychowawczyni. Przecież taki żuraw, wyłkała Asia. Może mi zeszyć pobrudzić. Połowa klasy ryknęła śmiechem. Wychowawczyni z trudem tylko zachowała powagę. Zapuszczać żurawia, zaczęła wyjaśniać, znaczy zaglądać gdzieś, podglądać. Chodziło mi o to, żebyście nie ściągali od siebie, rozumiesz? Ale Asia rozpłakała się jeszcze bardziej, bo chapiące jej zeszyt łzy rozmazały atrament. Ze świecą szukać. Babcia Bartusia mieszka w bardzo starym domu. Jest piękny, ale ciągle coś się w nim psuje. A że dziadek Bartusia niczego zreperować nie umie, babcia zawsze wzywa na pomoc pana Teosia z naprzeciwka. Tak było i tym razem, gdy zepsuła się pralka. Bartusiu, poszukasz pana Teosia? Zawołała babcia. Bartuś bez słowa nałożył buty, a potem zaczął szperać w kuchennych szafkach. Co ty wyprawiasz? Zdziwiła się babcia. Nie mogę znaleźć świec. Mruknął Bartuś. Babcię zamurowało. A po co ci świece? No jak to? Zdenerwował się Bartuś. Babcia zawsze powtarza, że takiego człowieka jak pan Teoś, to trzeba ze świecą szukać. Babcia zaczęła się śmiać. Chciałam powiedzieć, wykrztusiła po chwili, że rzadko można teraz spotkać takich miłych, uczynnych ludzi. Rozumiesz? Bartuś westchnął, zamknął szafkę i ruszył po pana Teosia. Złamać słowo. Tato, czy słowa można uleczyć? Zapytał Bartuś. Słucham? Tata najwyraźniej nie wiedział, o co chodzi. Czy słowa można wziąć w gips? Ciągnął Bartuś. Jak na przykład rękę. Tata popatrzył na niego zdumiony. Cóż to za pomysł? Bąknął wreszcie. A bo mój kumpel ma
Zmartwienie. Westchnął Bartuś. Złamał słowo i nie wie, co teraz zrobić. Poprosił mnie o poradę. Złamać słowo. Roześmiał się tata. To znaczy nie dotrzymać obietnicy. Co twój kumpel obiecał? Że wróci na czas do domu. Następnym razem, gdy tak powie, musi za wszelką cenę wrócić na czas. Poradził tata. To jakby wziął te słowa w gips. Po jakimś czasie nikt nie będzie pamiętał, że kiedyś były złamane. Zmalować coś. Wracając ze szkoły, Bartuś spotkał wujka Grześka, najukochańszego ze wszystkich wujków. Wujku! Krzyknął ucieszony Bartuś. Podobno zostałeś malarzem. Malarzem? Wujek Grzesiek spojrzał na Bartusia ze zdziwieniem. Skąd ten pomysł? No. Bartuś popatrzył na wujka niepewnie. Ciocia Danusia tak mówiła. Wujek Grzesiek wydawał się tym wszystkim coraz bardziej zainteresowany. To znaczy, co mówiła? Zapytał. Że byłeś u niej w sobotę. Przypomniał sobie Bartuś. I że coś zmalowałeś. Wujek Grzesiek ryknął śmiechem. Zmalować coś? Wykrztusił po chwili. Znaczy naproić, w jakiś sposób. A co takiego zrobiłeś? Chciał wiedzieć Bartuś. Zaklepałem ścianę herbatą. Wujek Grzesiek machnął lekceważącą ręką. Ale chyba da się jakoś odmalować. Zmyć komuś głowę. Bartuś pojechał na weekend do dziadków na wieś. Pierwszego dnia był grzeczny, drugiego trochę mniej, no a w niedzielę to już nawet słynący z łagodności dziadek Henio miał już wszystkiego dosyć. Poczekaj! Mówi rozeźlony, zdejmując ze stołu pomazany farbami obrus. Niech no tylko babcia wróci z kościoła. Babcia nie dała na siebie długo czekać. Już kilkanaście minut później Bartuś ujrzał ją jak drepce wolno w stronę domu. Kupiłaś szampon dla dzieci? Zapytał ledwo babcia weszła do środka. Szampon dla dzieci? Babcia popatrzyła ze zdziwieniem to na Bartusia, to na dziadka Henia. No? Bartuś wyraźnie się speszył. Dziadek mówił, że jak wrócisz do domu, to na pewno zmyjesz mi głowę. A te wasze szampony strasznie szczypią w oczy. Dziadkowie spojrzeli na siebie i parsknęli śmiechem. Zmyć komuś głowę. Uspokoił się wreszcie dziadek Henio. Znaczy skrzyczeć komuś za to, że zrobił coś złego. Udzielić mu reprymendy. Strofować go. Zapamiętasz? A co znowu zmalowałeś? Chciała powiedzieć babcia. Bartuś poczuł, że się czerwieni. Laurkę dla was. Powiedział cichutko. Ale przy okazji obieś. Zrobić kogoś na szaro. Tata Bartusia od rana leżał na kanapie z gazetą w ręku. A przecież obiecał, że w sobotę... Idź do taty. Wysapała mama, pakując do torby podróżnej kanapki. I zapytaj, czy wie, co to znaczy zrobić kogoś na szaro. Bartuszowi nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Oczywiście, że wiem. Tata popatrzył na Bartusia znad gazety. To samo, co wyprowadzić kogoś w pole. A wyprowadzić kogoś w pole? Zaciekawił się Bartuś. To samo, co zrobić kogoś w konia. Bartuś zazgrzytał zębami. A zrobić kogoś w konia? Warknął zaniecierpliwiony. W tym momencie do pokoju weszła mama. Oszukać kogoś. Huknęła. Zwieść, ośmieszyć, zrobić z kogoś... Ale o co ci chodzi? Zdenerwował się tata. Jak to o co? Mama popatrzyła na niego ze złością. Obiecałeś, że w sobotę z samego rana pojedziemy na wycieczkę. Tymczasem, proszę, godzina 11, a wielmożny pan leży sobie z gazetą. Oj, dobrze, już dobrze. Mruknął tata, wstając z kanapy i poszedł zakładać buty. Zrywać sobie płuca. Do klasy Bartusia niespodziewanie zajrzał pan dyrektor. Gdzie jest pani Ela? Zapytał, gdy wszyscy się już jako tako usadowili na miejscach. Zapadła cisza. Chyba pojechała do szpitala. Mruknął wreszcie Bartuś. Do szpitala? Osłupiał pan dyrektor.
A co jej zrobiliście? Bartuś rozejrzał się niepewnie po zawstydzonych kolegach. Chyba uszkodziliśmy jej płuca, wyznał cicho. Pani Ela krzyczała przed wyjściem, że nie ma zamiaru zrywać sobie przez nas płuc. Pan dyrektor zrobił taki grymas, jakby nie mógł powstrzymać uśmiechu. Po chwili jednak przybrał surowy wyraz twarzy. Zrywać sobie płuca, oświadczył, znaczy głośno krzyczeć, bardzo głośno mówić. Pewnie hałasowaliście, co? Nie bardziej niż pani Ela, bąknął Bartuś. Żeby ją poczuć, też musieliśmy zrywać sobie płuca. Zwijać żagle. Bartuś znakomicie się bawił na przyjęciu zorganizowanym przez panią Krysię i jej narzeczonego. Dlatego był bardzo zmartwiony, gdy z drugiego końca ogrodu skinął na niego tata. Najpewniej chciał już iść do domu. Tymczasem... Zwijamy żagle! Szepnął Bartusiowi na ucho. Bartuś rozejrzał się dookoła. Poza firankami zwisającymi smętnie w drzwiach na werandę nie widział tu niczego, co choć z daleka przypominałoby żagle. Ale skąd je weźmiemy? Zapytał również szeptem. Tata popatrzył na Bartusia ze zdziwieniem. Co weźmiemy? No te żagle. Chciałem powiedzieć, że już idziemy, oświadczył tata. Zbieramy się do wyjścia, wychodzimy. Tylko mama poprawi makijaż. Bartuś machnął ręką. To te żagle będziemy zwijać jeszcze co najmniej godzinę.